To jak, Gothic 3, czyli zapowiada się długi odcinek. Epicki początek na Esmeraldzie i właśnie w tym miejscu rozpocznie się nasza przygoda. Oczywiście, nie będzie to zwykłe podejście. W związku z tym zabieramy teleport, wyskakujemy z tej wioski i kierujemy się na długie poszukiwania prastarej wiedzy. Nadto od zebrania funduszy należy rozpocząć. Szczęśliwie łuki te będą trochę warte. Zabierzmy portal ku pamięci i kierujemy się do pozostałych miast. Kupmy potrzebne rzeczy od zwykłych handlarzy, a ci, którzy potencjalnie mogą mieć kamienne tabliczki, no cóż, czeka mnie dosyć sporo wczytywania, aby wylosowali się delikwenci z 4 sztukami. Poza tym udałem się do Goty, wyprowadzałem nieumarłych celem dostania się do pulpitu. Tyle, że to nie będzie takie proste zadanie, ale to już moje zmartwienie. Gdy już przybyłem do Trellis, w pierwszej kolejności podniosłem teleport, następnie udałem się wprost do pomieszczenia z pulpitami. I po 100-kroć musiałem wczytywać grę, uwierzcie, naprawdę dużo razy. W Geldern sytuacja miała się bardzo podobnie, tylko z taką różnicą, że wpierw sprawdziłem wszystkich sprzedawców. Tylko że fart, no dzisiaj nie możemy powiedzieć, że był. Dopiero wtedy wskoczyłem na pierwszy dach, w następstwie przeskoczyłem murek i zacząłem zdobywać prastarą wiedzę z pulpitu. Otrzymałem produkt markowy, co pozwoliło mi na przeczytanie kolejnego. Opuszczając te miejsce, zawitałem do pobliskiej jaskini, pełnej pełzaczy, ale co ważniejsze, lepszej kamiennej tablicy. W Sildern niestety jest tylko jeden sprzedawca i tylko jeden pulpit, no ale zawsze coś. Pamiętajmy o portalu i wracamy w stronę Cape Dan. Z tego miejsca będzie już droga prosta, chociaż bardziej by pasowało długie pływanie, aż w końcu dotarłem do Lago. Stąd prosta droga do ruin, gdzie otrzymałem pierwszy poziom i pierwsze punkty na szybką naukę. Kolejną rzeczą było spędzenie ogromnej ilości czasu na poszukiwaniu wszystkich kamiennych tabliczek. Z kolei tutaj powinien być Lester, ale za to mamy ogromny piedestał. Od magów wody również warto zebrać prastarą wiedzę. Aktualnie nie wygląda to już najgorzej. Dobra, czas nauczyć się szybkiej nauki, wskutek czego zwiększymy potencjał tego buildu. Chcę się szybciej uczyć. To jeszcze nie koniec. Po drugiej stronie jest jeszcze więcej tabliczek plus portali do zebrania. Tutaj także, nie mogli okazać się pomocni, wczytywania było co nie rusz. W międzyczasie udałem się do Inosa, tak aby nauczyć się ognistej kuli. Wracamy na gorące piaski, bo jeszcze sporo rzeczy jest do odnalezienia. Powiem więcej, nawet do kolejnego maga powinniśmy podejść. Poszukajmy grobowca razem. Tak więc, ja sobie posiedzę, a mag wody niech za mnie leveluje. Przyjemna, miła i spokojna gra. Czego chcieć więcej? Prawdopodobnie więcej prastarej wiedzy, ale już niedługo to osiągniemy. Jednak, żeby nie było, to od czasu do czasu pomagałem naszemu kumplowi. W szczególności wtedy, kiedy nie chciał nikogo zaatakować i musiałem mu pokazać cel. Chwilami naprawdę starałem się mu pomóc. Później czekało na mnie sporo prastarej wiedzy. Bardzo dużo. Darmowy poziom wpadł, prawie 300 prastarej wiedzy, a to dopiero początek tej przygody. Chcę czerpać energię magiczną z samego siebie. Sytuacja wygląda następująco. Posiadam 300 prastarej wiedzy, do tego regenerację many plus kulę ognia. W tym momencie gra przejdzie się sama. Zresztą widzicie, jak prosta walka z mrocznymi zębami się stała. W istocie rzeczy trochę bardzo przypomina to maga, ale niedługo zrobimy z niego paladyna. Bardziej pod magię, ale wciąż. Będziemy spokojnie korzystać z broni białej. Odwiedźmy kolejne jaskinie w celu pozyskania jeszcze większej ilości wiedzy. Prawie zapomniałem, ale odwiedzenie niektórych domostw również nie będzie głupim pomysłem. Odbierzmy darmowe doświadczenie i wracamy do Goty. Zajmijmy się nieumarłymi, tylko tymi na dole. Wszakże zależy nam na dostaniu się do króla i odblokowaniu jeszcze bardziej tego potencjału naszej postaci. Z drugiej strony mógłbym przebiec, zebrać teleport i uciec do świątyni, ale walka z nimi i tak mnie nie minie. Plusem jest to, że w przyszłości będę miał mniej do zrobienia. Poza tym, używając magii w Gothicu 3, walka jest dość przyjemna. Nie trzeba się męczyć z blokami rywali. Przechodzimy jak nóż przez masło. Same przyjemności. Teleportujemy się do Vanguardu i tym razem zdecydowałem się na długi bieg w stronę króla. Dobrze, że orkowie mnie nie złapali, ani nie spowodowałem tarć między ludźmi a pokrakami. Nie król nas interesuje, a sam mag ognia. Przekaż mi całą wiedzę magów ognia. Obecnie jestem gotowy na rozpoczęcie gry. Wracamy do Ardei i zajmijmy się orkami. Właśnie w tym momencie można odczuć, że faktycznie jesteśmy tym samym paladynem co wcześniej. Siekamy orków jak chcemy, a nie nagle po długim rejsie zapomnieliśmy wszystko co i jak. O samym pancerzu już naprawdę nie będę wspominać, ale jakoś zdobędziemy nowy. Najważniejsze jest to, że nie będą nas aktualnie męczyć, a progresja będzie w tym momencie bardzo miła i przyjemna. Po pokonaniu wszystkich orków postanowiłem opróżnić wszystkie dobra z tego miejsca, zaczynając od skrzyń, a idąc po poległych orkach, a kończąc na broniach, które sobie od tak leżały na ziemi i nie tylko. Udajmy się do Lestera, bo zapewne ma dla nas kilka interesujących rzeczy. Złe wieści! Idź szukać statku! Masz jakieś kamienne tabliczki? Proszę. Daj mi swój klucz. Masz tu klucz do świątyni. Tak prezentują się obecne statystyki po odbiciu pierwszego miasta z rąk orków. Z Gornem kierujemy się do buntowników, a po drodze natknęliśmy się na kilka ścierwojadów. No cóż, problemem to bym ich nie nazwał. Tu są.
Mam nadzieję, że orkowie nigdy nie znajdą tej kryjówki. Nadszedł czas na podstawę podstaw. Zabieramy wszystkie rzeczy ze skrzyni, nie tylko, starając się, by nikt nas nie zobaczył ani do nas nie zagadał. Dopiero gdy się z tym uporamy, należy przekonać kogokolwiek, że my tych rzeczy nie zabraliśmy i nic nie wiemy na ten temat. Wie to zawdzięczamy. Jednakowoż skierowałem się do wyjścia, tylko od strony pełnej ilości potworności. Kilka goblinów, do tego jaszczurek, a nawet irytujący pełzacz się znajdzie, który blokuje wszystkie ataki. Gdybyśmy od początku walczyli mieczem, to nie byłaby szybka lokacja. Wszak ktoś by nas uderzył, co więcej, jaszczury by nas czymś zaraziły i kondycja by się szybko nie regenerowała. Nie wspominając już o pełzaczu. W tym wypadku robimy kilka kroków, rzucamy kulę ognia i przeciwnicy nagle znikają i dostarczają nam tony doświadczenia, które to okażą się bardzo potrzebne do rozwinięcia pewnych umiejętności, aby grać przyjemnie orężem. Co nie zmienia faktu, że kula ognia do końca gry będzie i tak najlepszym wyborem. Zadecydowałem się bardzo uporządkować to, co będę robił. I w tym podejściu bardzo przygotowałem się, zapisałem praktycznie sobie wszystko. Jakie bonusy odebrać, jakie plany, gdzie są ważne roślinki do podniesienia, a nawet wydrukowałem sobie mapę Nordmaru. Wyrysowałem trakty oraz ważniejsze miejsca. A to wszystko po to, by jak najmniej się denerwować podczas grania w tę odsłonę. I przyznam, że to była jedna z najlepszych decyzji, jaką podjąłem. Ale spokojnie, jeszcze będzie sporo okazji, aby wam to wyjaśnić i omówić. Obecnie skupmy się na oczyszczaniu pobliskich terenów z nieprzyjaciół. Zbierajmy tego expa, bo dzisiaj naprawdę będę potrzebował go w ogromnych ilościach. Wpadłem do siedziby Ortegi, szybko zacząłem robić ze wszystkimi porządki. Nigdy wcześniej mi się tak dobrze tej lokacji nie czyściło. W każdym razie, dużą zasługą są ogromne obrażenia, do tego wzmocnienie z powodu wiedzy magów ognia, co jednak dużo ważniejsze, posiadam od samego początku regenerację many, która sprawia, że w tych pierwszych lokacjach kompletnie nie idzie odczuć, że kiedykolwiek mi się kończy. Wciąż mamy domyślną wartość 100 many, która jest po prostu wystarczająca. Niekiedy przełączyłem się na miecz, chociaż w przyszłości bardziej będziemy z niego korzystać. Na razie jeszcze nie. Po oczyszczeniu jaskini z plugastwa i zabraniu stamtąd wszystkich dóbr, skierowałem się dookoła wszystkich terenów między Redok a Ardeą. Udało mi się nawet złapać wszystkie płochliwe jelenie. Było jeszcze sporo innych przeciwników, ale dzisiejszym motywem przewodnim, jak w każdym gotiku, będzie walka, walka i jeszcze raz walka. A po samym tytule na pewno wiecie, kim planuję zostać w dzisiejszym podejściu. No tak, paladyn idealny. Po prawdzie to nie chciałem atakować tego orka, ale skoro już sam przyszedł, no cóż. Zahaczmy o pobliską jaskinię niedaleko kamiennego kręgu, gdzie znajduje się parę topielców i wracamy na powierzchnię, gdzie już będą prości przeciwnicy, oprócz wilków, gdyż spamią one atakami. Z drugiej strony, korzystając z kuli ognia, kompletnie nie odczujemy ich siły. Żeby nie było, że będę korzystał tylko z kuli ognia, to na słabszych przeciwników będę wyciągał oręż. Pasuje, nie? Nie. Sami rozumiecie, miecz jest dobry na zające, żółwie, węże i ostatecznie chrząszcze. Na całą resztę lepiej korzystać z magii. Aczkolwiek ja wiem, że wy byście chcieli pooglądać, jak będę się męczyć z wykorzystaniem ostrza. Spokojnie, niedługo zacznie się cała męczarnia. Kolejna wielka banda zbójów została rozbita. Nawet nie mieli szans na reakcję. Co więcej, ostatniego powaliłem za pomocą miecza. Kierujemy się powoli w stronę latarni morskiej, pozbywając się każdego na naszej drodze. Tym razem nawet jeleniom nie dam szans, będę łapać po prostu wszystko. To, co może dostarczyć mi doświadczenie. Postanowiłem w pierwszej kolejności zrobić ogromne porządki na mapie, a dopiero potem rozpoczniemy oddawanie wszystkich zadań. Kolejne ścierwojady, do tego wszystkie szczury okrętowe, które nie zdążyły się nawet zbliżyć. Kilka pozostałych przeciwników i jeszcze wrócimy do tego pana, aby odebrać od niego doświadczenie i nagrodę. Skoro już o tym wspomniałem, to w tym odcinku będzie mniej dialogów od NPC podczas oddawania zadań, gdyż często jest tak, że my kogoś informujemy, on musi nam odpowiedzieć i dopiero wtedy otrzymujemy doświadczenie plus nagrodę. Z kolei to już nie wygląda tak płynnie i przyjemnie jak podczas robienia tego w Gothiku 2. Jeśli oglądaliście moje pozostałe odcinki, to na pewno wiecie, co mam na myśli. Jedno słowo, że zadanie zostało skończone, doświadczenie od razu na ekranie wpada i długi wężyk wszystkich dostępnych zadań od razu jest wykonywany. W tej części wszystko spowalnia. Nie dość, że są długie dialogi i długie wywody, to jeszcze wcześniej wspomniana odpowiedź musi się pokazać. W konsekwencji będę wam pokazywać tylko te dialogi, które sprawiają, że zadanie się zakończyło. A że zadania często kończą się po tym, jak kogoś wyeliminujemy, no cóż, no sami rozumiecie. A później trzeba tylko odebrać te złoto i dodatkowe 500 doświadczenia, więc nie widzę ku temu sensu. W każdym razie, skupmy się na tym, co obecne, ponieważ jeszcze sporo przeciwników na mnie czeka, ale dzisiaj pewnie usłyszycie to nie raz. Przybywam, aby wyzwać cię na pojedynek. W czasie oczekiwań na orka pozbyłem się jeleni. Chwilę później otrzymał on produkt markowy. Chcę złota. I je dostaniesz. Po otrzymaniu nagrody od orka postanowiłem zrobić z nim, jak i z jego całą bandą, porządek. Teraz na spokojnie mogę zabrać kowala do buntowników. Buntownikom z Redok przydałby się kowal. Och, doskonale. Orkowy patrol na farmie nie będzie już sprawiał kłopotów. Chwała Inosowi. Wędrujący orkowy patrol został zniszczony. Doskonale. Możecie wrócić do pracy.
Oto moje złoto. Oto twoje rośliny lecznicze. Wspaniale. Południowe wyjście z Redok zostało oczyszczone. Cliff jest kowalem i od dziś będzie dla ciebie pracować. Dobra robota. Walki na arenach, także będą świetne. Obij kogoś potężną kulą ognia, po czym dokończ zadanie za pomocą ostrza. Trywialna sprawa. Dla przyjemniejszej gry zainwestowałem parę punktów w zdolności łowieckie i od razu nauczyłem się pozyskiwania skór i trofeów ze zwierzyny, jak i gadu. Tudzież dwie pierwsze lokacje zostały zrobione, dlatego powoli kierujemy się do następnej. Pewnie nikogo nie zdziwi, że wypadnie na Cape Dan. Zanim jeszcze tam dotrzemy, to całkiem sporo oponentów na mnie czeka. Taki trochę problem z tym Gothiciem 3. Ogromna mapa, więc i rywali będzie dużo. Ale najwięcej walki to będzie w Nordmarze. Spokojnie, nie wyprzedzajmy faktów. Przecież jeszcze tutaj parę nosorożców się znajdzie. Mimo wszystko, zbieranie doświadczenia ze zwierzyny rolnej do głupich pomysłów nie należy. Niestety, świnie także potrafią uciekać. Z drugiej strony, z samymi kurczakami nie ma już takiego problemu, plus wystarczy na niejedno pociągnięcie ostrzem i po sprawie. Kierując się w stronę Cape Dan, będziemy oczyszczać okolice, a przy okazji uzupełniać zadanie. Będzie to taki wzór dzisiejszego dnia. Wpierw tereny dookoła miasta, niekiedy dookoła dwóch miast, a następnie szereg oddawania zadań. Po prawdzie, to i tak większość zadań będziemy wypełniać podczas walki, ale zdarzają się takie i z dialogami. Niemniej jednak, prócz wyeliminowaniu kilku głodnych wilków, udajmy się do kaplicy i zainwestujmy punkty w życie dla przyjemniejszej gry. Nadto udajmy się spać i z samego rana kierujemy się na małą plażę, gdzie to znajdziemy pełno topielców, naprawdę całkiem sporo ich będzie. Co krok zdarzą się żółwie, ale one już takie hojne w rozdawaniu doświadczenia już niestety nie są. Przy okazji, skoro i tak postać jest już całkiem gotowa, to od razu udajmy się do jaskini pod miastem. Gobliny, prócz tego, że występują w dużej ilości i potrafią być denerwujące, kiedy walczymy z nimi za pomocą broni białej, to nie jest z nimi jeszcze najgorzej. Przynajmniej niskie obrażenia zadają, kiedy już zdążą się do nas zbliżyć. Nie możemy zapomnieć o pełzaczach, jeszcze większej ilości goblinów. Co więcej, spotkamy jeszcze więcej takich samych przeciwników, ale to rzecz wręcz oczywista. Dodam, że męczy mnie fakt w Gothiku 3. Za prostych przeciwników otrzymujemy 50 doświadczenia. Za takich, co nie stawiają oporu, 25, a z każdym niby trudniejszym to doświadczenie rośnie o kolejne wartości. Tylko brakuje mi tutaj czegoś takiego, jak to miało miejsce w poprzednich odsłonach, że większość przeciwników miało przypisane unikatowe doświadczenie. Ten 30 doświadczenia, ten 10, a jeszcze inny 240. Niby prosta rzecz, ale jakoś mam z tym problem z tym chodzącym doświadczeniem. Poza tym ogry, jak i pełzacze zostały pokonane. Wraz z tym smoki są odporne na ataki z kuli ognia. W takim wypadku pozostaje tradycyjne rozwiązanie. Wyposażmy się w nasz miecz i przejdźmy do robienia spamów ataków. W tej części spam ataków jest po prostu potężny, tak potężny, że aż rywale nie mogą niczego zrobić. Tudzież problem został rozwiązany. Zabierzmy skarby i czas odwiedzić lokację nad nami. Na rozgrzewkę postanowiłem wziąć udział na arenie. Na początek obicie za pomocą magii, a cała reszta to sprawa formalna. W porządku, oddajmy parę zadań. O, dziękuję. Oto flaszka gorzałki. Dzięki, stary. Sprawiłem, że złote kielichy zaginęły. Wiedziałem. Mam tu 3 paczki broni dla was. Dobrze. Przysyła mnie Javier. Byłeś więc już w Redok. Proszę, weź to. Super! Zabiorę cię stąd. Przyniosłem wilcze skóry. Niech spojrzę. Przyprowadziłem ci gościa. Harek musi się na jakiś czas ukryć. Oto zioła lecznicze, o które prosiłeś. Tak. To chyba twoje rzeczy. No dawaj! Sprzedaj mi puchar schwytanego paladyna. A masz. Daj mi złoto buntowników. Tak, jasne. Oto twoja oliwa do lamp. Naprawdę? Dziękuję, nieznajomy. Otwórzmy skrzynię i zadanie wykonane. Wszak posiadamy fundusze i brak pancerza, dlatego należy to jak najszybciej zmienić. Teraz wyglądamy znacznie lepiej. Wyruszamy na kolejne polowanie na doświadczenie. W tej części robi się to w ogromnych ilościach. Pamiętajmy jeszcze o tym, że po czasie i tak pojawią się nowi przeciwnicy, albo bardziej odnowią się starzy, których już pokonaliśmy. W związku z tym można ogrywać i ogrywać tę odsłonę bez końca. Ja jednak szybko oczyszczę jedno miejsce, zrobię porządki z każdym i od razu będę wyruszał dalej. Poziomów i tak będzie aż nadmiar, więc nie widzę sensu, żeby levelować na odnawiających się przeciwnikach. Co nie zmienia faktu, że jak w każdym gotliczku, którego ogrywaliśmy na tym kanale, chciałbym oczyścić wszystkie miejsca. Tak czy inaczej, jest to przyjemne uczucie, kiedy wiemy, że ukończyliśmy grę w 100%. Każdy przeciwnik został pokonany, każde miejsce zostało odkryte i tak dalej, i tak dalej. My jednak powinniśmy skupić się na masie plugastwa, które podchodzi coraz bliżej. Swoją drogą, to nigdy wcześniej nie byłem w tym miejscu, więc odkryłem coś nowego. Niby wciąż to jedni i ci sami rywale, ale zawsze przyjemnie odkryć jakieś nowe tereny, zobaczyć, co twórcy dodali do tego miejsca i powalczyć z kolejnymi ścierwojadami. Bądź też większą ilością goblinów. Na szczęście na braki many nie można narzekać, więc nie jest tak źle. Za to idąc głębiej do jaskini, natkniemy się na mnóstwo nieumarłych. Na nich już bardziej muszę wykorzystać ładowane ataki. Jak dodamy do tego wcześniej nieprzerwane pojedynki plus ich dużą ilość, to faktycznie w pewnym momencie zabrakło mi many.
daje mi to idealną okazję, aby wyjąć miecz i stanąć do uczciwej walki. Tylko zastanawia mnie jeden fakt, jakim cudem z kościotrupa leci krew, kiedy go uderzamy. Wiecie co, lepiej już wróćmy do bezpieczniejszej walki za pomocą kuli ognia, bo dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Podczas używania tej magii, takie rzeczy już się nie dzieją. Zresztą, starcia dzięki temu miałem dużo szybciej. No tak, a jeszcze później chcę się bawić w ostrze. Czasami myślę, że ja to tak specjalnie robię z tymi buildami, bo lubię tą część. Na ogół, jestem w nowym miejscu, przeciwnicy mnie nie zdziwili, ale za to skarby wszelakiej maści chętnie tutaj przytulę. Zainwestujmy jeszcze w takich kilka czarów fun to play, jakim jest ogniste ostrze, które okaże się beznadziejne i szybko z niego zrezygnuje. Do tego idziemy walczyć. Kierujemy się w stronę obozu orków i chciałbym wykonać zadanie powiązane z przerwaniem orkowego oblężenia. W sumie to są dwa powody, a nawet trzy. No dobra, cztery powody. Po pierwsze, doświadczenie. Po drugie, reputacja u buntowników, gdyż chciałbym szybko odblokować pancerz Paladyna. Trzecią rzeczą jest oczyszczenie miejsc po kolei, by później nie musieć tu wracać. A na sam koniec zostawiłem fakt, że odbijemy z tego miejsca prosto do Faring i tam zaczniemy robić kolejne zadania. Sami pewnie dobrze rozumiecie. Dobrze jest czasami wymieszać kolejność lokacji, by nie iść zawsze jednym i tym samym schematem. Co do orków, to należy uważać tylko na szamanów, a że nasza postać jest najszybsza w całej grze, nie widzę problemów z całą resztą. Uważam, że jest to bardzo duże ułatwienie w tej części. Rzucasz kulę ognia, uciekasz przed przeciwnikami, którzy nie mają szans nawet nas dorwać. Potem albo was gonią dalej, a wy tylko pomniejszacie pościg, bądź też rezygnują z niego i wracamy do pierwszego punktu. Brak w tej części poczucia, jak we wszystkich pozostałych, że coś może nas dorwać. Lepiej się pilnować, gdzie biegamy i tak dalej. Ponieważ no może się to skończyć w tragiczny sposób. Tutaj już czegoś takiego nie ma. Ot coś nagle zacznie nas atakować. Albo szarżować w naszą stronę. A my tylko przytrzymujemy shift i uciekamy od tego jak najdalej się tylko da. Dzięki czemu będzie trudno w jakimkolwiek momencie przegrać w tej grze. Chyba, że chodzi o szamanów i wszystkie postaci magiczne. Jak broń biała zadaje niskie obrażenia, tak magia rządzi się swoimi prawami. Ktoś mi kiedyś tłumaczył, że NPC zadają specjalnie sobie tak niskie obrażenia, ponieważ każdy jest śmiertelny i by tak szybko nie zepsuli nam jakiegoś zadania i tak dalej. Z drugiej strony wydaje się, że postacie czarujące po prostu ich to nie interesuje. Wciąż potrafią powalić innego NPC za pomocą trzech kul ognia, bądź też innego czaru tego samego typu. A że w dzisiejszym podejściu nie będę posiadał praktycznie żadnych odporności na magię, no cóż, ja również stanę się podatny na ich ataki. Wracając do gry, zobaczcie jak pięknie masakruje się hordy orków. Tacy to dopiero mają nieciekawą sytuację. W dzisiejszym odcinku będzie sporo moich przemyśleń, poruszania obecnych sytuacji, wątków i tak dalej, przy czym będę mógł się bardziej wypowiedzieć, niż jeżeli miało to miejsce w innych grach, gdzie po prostu jestem w stanie opowiadać wszystko na bieżąco, co się dzieje. Zostając na przykładzie Gothica, jedynka i dwójka jest dużo mniejsza, lokacje są bardziej znane, plus nie ma takich hord rywali jak teraz. No dobra, znajdzie się oblegany zamek przez orków, ale takich miejsc jest po prostu dużo mniej. Tutaj pojawia się właśnie ten problem, masa, jednym słowem ogrom rywali na mapie i trochę nie widzi mi się tłumaczenia wam tego wszystkiego, że aktualnie podchodzimy do ruin, pozbywamy się grupki goblinów, żeby później wspomnieć, że podchodzimy do kolejnych ruin, które wyglądają praktycznie tak samo i robimy dokładnie to samo. Brakuje w tej części takich wyjątkowych miejsc. Wszak, jeśli mnie oglądacie od dłuższego czasu, to pewnie wiecie, że w większości wypadków staram się nie narzekać na daną grę, kiedy ją ogrywam. Tylko skupiać się bardziej na samych pozytywach, ale w tym wypadku może być całkiem inaczej. Pewnie będzie sporo moich takich rzeczy, co będę mówił, które mi się nie podobały, ale też nie będę unikał plusów, więc spokojnie. W konsekwencji czeka nas dzisiaj sporo moich wywodów. Ważniejsze jednak jest to, że oblężenie zostało przerwane, a orkowie pokonani. Dlatego też nie ma co mi trężyć i kierujemy się dalej, według wcześniej wspomnianego wzorca. Dokładnie tak, Faring. Po drodze znajdzie się parę wargów, ale nie będą one jakimś większym problemem. Od silniejsza wersja wilka, które spamią atakami, tylko że ja mam kulę ognia i jeszcze jest za wcześnie na bliskie starcie, więc no sami rozumiecie. A tak na spokojnie idziemy i powalamy rywali. Od czasu do czasu wyleczymy się za pomocą magii, a jeszcze w innych wypadkach nawet nie ładujemy kuli ognia i decydujemy się na szybki ostrzał w stronę słabych rywali. Czy do słabych rywali można zaliczyć trolle? Niby dużo życia posiadają, plus machnąć łapą za ogromną ilość także potrafią. Z drugiej strony, nawet gdy skrócą dystans, to wystarczy spamić w nich atakiem i nic nie potrafią zrobić. Zanim wejdziemy do Faring, odwiedźmy pobliskie tereny i jak zwykle wykonajmy w nich porządki, plus zbierzmy tyle doświadczenia, ile się tylko da. Akurat ta kwestia w tej odsłonie jest na duży plus. Potencjalnego doświadczenia do zebrania jest tutaj tak dużo, jak grzybów po deszczu. Wskutek tego można tworzyć masę ciekawych buildów. Nawet łączyć jak w moim wypadku.
statku. Wpierw była seria odcinkowa z Gothica, gdzie zrobiłem takiego sobie maga. Ale wiadomo, pierwsze podejście do gry, pierwsza styczność, to trudno oczekiwać cudu. W kolejnych zrobiłem maga wody, polecam obejrzeć podobnie długi odcinek do obejrzenia, albo nawet do słuchania. Tam z kolei było połączenie magii i broni dwuręcznej. A bieżąco tworzymy eleganckiego paladyna, który będzie posługiwał się magią Inosa, orężem plus tarczą. A na wszystko będzie aż nad 100 punktów nauki. To jest bardzo przyjemne w tej odsłonie. Powoli zbliżamy się coraz bliżej połączenia między Myrtaną a Nortmarem. Przeważnie w tym miejscu zawracam i wracam tutaj dużo później, ale w tym podejściu należy wykonać wszystko inaczej. Pokonajmy ostatnie grupy przeciwników, jakie się jeszcze uda znaleźć na zielonych terenach. Po chwili przejdźmy do zimowych terenów, nie wykonamy tam wszystkiego, bo brak odporności na mróz zapewne będzie nam doskwierał. Wpadamy z kulą ognia. Rywale są ciutkę silniejsi i idzie to odczuć, a nawet zobaczyć, że wymagana jest jedna kula ognia więcej. Poza tym nie jest tak źle. Rywale w miarę szybko znikają, gorzej tylko kiedy biegnie w waszą stronę stado śnieżnych wilków. Tylko jak wspomniałem, wystarczy uciekać i biec. Być może są one szybkie i w miarę dobrze będą trzymać się na naszych plecach. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby uciec kawałek dalej, wyeliminować jednego, następnie powtórzyć ten cały progres, aż do pozbycia się całej grupy. Po prawdzie to w tym miejscu chciałem zawrócić, ale uznałem, a co mi tam, jeszcze głębiej zajrzyjmy. Zobaczmy, co tam skrywa Nortmar. Spotkałem więcej goblinów, które dużo się nie różnią od wcześniej spotkanych. Tak czy inaczej znikałem po jednej zwykłej kuli ognia. Chyba że będzie czarny goblin, wówczas należy wykonać ładowany atak. A skoro już mowa o goblinach, to dobrze uważać na ich szamanów, bo tak jak wspomniałem, jest to postać magiczna i potrafi zadać naprawdę potężne obrażenia. Ja wam mówię, w tej części magia to jest bardzo niebezpieczna sztuka. Między innymi przez to właśnie sam korzystam z kuli ognia, która będzie najlepsza do końca gry. Kapryśnie spotkałem kolejnego trolla. Chciałem zawalczyć mieczem, ale spam ataków w jego przypadku nie zadziała świetnie. Ewidentnie kula ognia jest rozwiązaniem tego problemu. Przeciwnicy dużym problemem to nie są. Dużo gorzej jest z brakiem odporności na mróz, przez co regeneracja kondycji jest dość ograniczona. Raczej nie muszę wspominać, że skutkiem tego rzadziej kiedy można przebiec oraz wykonać potrzebną ucieczkę przed rywalami. Chociaż biegnąc sobie truchcikiem przed przeciwnikiem i tak on ma wielkie problemy, aby nas trafić. Pełny jest tutaj takich kotów szablozębnych. Dużo doświadczenia z nich otrzymujemy, więc później będzie w co inwestować zdobyte punkty nauki. Gorzej tylko z tymi przeciwnikami, którzy są niby spokojni, ale kiedy ich zaatakujemy, to nagle decydują się na atak całą bandą. Aktualnie spotkałem malutką grupkę od parę bestii, aczkolwiek w następnych etapach spotkamy ogromne grupy. Wtedy to dopiero potrafią stać się niebezpiecznymi przeciwnikami. Zagadałem do Nortmarczyka i postanowiłem mu pomóc z obozem orków. Jak dobrze wiecie, w Nortmarze będzie pełno walki z obozami orków, a do tego nieumarłymi. Z tego powodu zdecydowałem się od razu część wykonać, by później, gdy wrócę do tego miejsca, nie było aż tak dużo. I nie ma też co narzekać, ale dobra. Czekają na nas kolejne zastępy pokrek do pokonania, a więc się na nich skupmy. Muszę się jednak przyznać, że w tym podejściu ani razu nie narzekałem na Nortmar. Jak wcześniej wspomniałem, wydrukowałem sobie mapy zimowych terenów, narysowałem na nich trakty, a do tego zaznaczyłem co ważniejsze miejsca do odwiedzenia. Dzięki temu nie miałem aż takich dużych problemów, aby poruszać się po tym miejscu. Dokładnie wiedziałem, gdzie mam się udać i po co. Jaka trasa gdzie prowadzi, plus zaoszczędziłem masę czasu na błądzeniu. Znaczy na niebłądzeniu. Jeszcze wrócimy do zimowej krainy i wtedy będziecie mogli to zaobserwować, że znacznie lepiej niż zwykle będę nawigował po tym miejscu. Nie będzie nagle wielkiego, długiego biegu od jednego klanu do jakiejś lokacji, tylko od razu wszystko będzie robione jak po sznurku. Bardzo się cieszę, że zdecydowałem się tak zrobić. W ten sposób zaoszczędziłem naprawdę sporo czasu plus nerwów. Dlatego też każdemu polecę w ten sposób przechodzić Nortmar. Naprawdę. Tym niemniej jeszcze tu wrócimy. Aktualnie powalmy szamana i zakończmy sprawę z jednym patrolem. Czysto sportowo można ganiać orków, a wręcz obowiązkowe będzie zebranie całego tego szmelcu, aby później przerobić to na złoto. Były jeszcze włochate bizony, ale całe szczęście znowu trafiła mi się mniejsza grupka. Tak więc poszło w miarę zgrabnie. Wiecie co, skoro i tak już tutaj jestem, to odwiedźmy grobowiec. Jeden będzie już z głowy, a w przyszłości będzie mniej do zrobienia. Kolejnym wielkim problemem tego miejsca będą grobowce, takie jak te, w których to będzie pełno jednych i tych samych rywali. Szkielety, szkielety i jeszcze więcej szkieletów. W takiej sytuacji postanowiłem, że nie będę korzystał tylko z kuli ognia. Pójdziemy o jeden krok do przodu i zainwestujemy w deszcz ognia, który to bardzo pozwoli na przyspieszenie roboty w takich miejscach. W dodatku jest on znacznie silniejszy niż magia Adanosa. Kiepsko wspominam magię Adanosa, tyle starć celem otrzymania ostatecznych czarów. Finalnie burza okazała się być bardzo przeciętna. A spowolnienie czasu, no dobra, to było coś. Ale wciąż bryła lodu czy lodowy pocisk wciąż był głównym atakiem. Tutaj sytuacja ma się inaczej, nie dość, że wpada spalanie, które dodaje obrażenia czasowe, to deszcz ognia znacznie częściej trafia w rywali. Nie wspominając już o tym, że jest dostępny od początku gry. Potrzeba na niego tylko 250 prastarej wiedzy, a jak dobrze wiecie, zdobyliśmy to bardzo szybko. Jestem po prostu pewny, że w to zainwestuję. Oczywiście w takich wypadkach można się czepiać o imersję. Czy to będzie paladyn? A ja powiem, że tak, to będzie paladyn. W
wciąż będzie to paladyn, mój paladyn, który świetnie rozwinął się w dziedzinie magii. Skutkiem tego, takie miejsce jak te będzie przyjemną zabawą, a nie nieprzyjemną męczarnią. W każdym razie, zagrożenie zostało zażegnane, a ja powinienem odłożyć kamień na miejsce i możemy powrócić. Pasuje. Znałem, że jeszcze kawałek tej lokacji możemy wykonać, dosłownie mały skrawek, gdzie jeszcze kryją się przeciwnicy, po czym wrócimy do Faring i zajmiemy się tamtym miejscem. W następstwie skupimy się na wszystkich pozostałych zielonych terenach, wybierzemy się na pustynię i dopiero wtedy wrócimy na zimowe tereny. Ciemno na zewnątrz, do tego pada, ale jeszcze kilku prostych przeciwników się znajdzie do pokonania. Pójdźmy spać i skierujmy się do Faring, albo wiecie co, jeszcze wróćmy do Ardei, zainwestowałem w lepsze ostrze. Paladyn z rapierem, to jest dopiero ciekawe. Ale co ważniejsze, to będzie tylko przejściowe. Wydajmy więcej punktów w prastarą wiedzę, aby jeszcze bardziej zwiększyć obrażenia. Znowu Faring, skrzynia z zadaniem i ta cała reszta, no dobra. Oto amulet Alego. Miałem rację. Potrzebujemy w naszym zamku kogoś takiego jak ty. Mam rudę. Chcesz sobie golnąć? Nie jesteś zbyt przydatny. Kolejna jaskinia, a do tego mnóstwo goblinów do pokonania. Za to kiedy się ich wszystkich pozbędziemy, to kolejne zadanie zostanie wykonane. Swoją drogą to można narzekać na Gothica 3, ale system wypełnienia zadań jest naprawdę tutaj dość przyjemny. Mało zadań jest, które wyrzucają nas na drugi kraniec mapy. Większość z nich od razu możemy wykonać od momentu otrzymania ich, gdyż są gdzieś w pobliżu. Sprawa goblinów to już przeszłość, w konsekwencji kierujemy się na arenę i znowu powtarzamy ogromny wzór. Kula ognia do zredukowania życia oponentów, a po chwili przechodzimy do bliskiego starcia. Tak właśnie powinno się walczyć z nieprzyjacielami, miło, przyjemnie i bezproblemowo. Gnar dał mi tylko 400 sztuk złota. Wiem! Idąc na polowania, spotykamy ogromne ilości topielców. Jeszcze z tym rywalem nie będzie takiego problemu, używając broni białej, ale sami widzicie, dadzą wam proste zadanie i nagle pojawia się tak dużo przeciwników w jednym miejscu. Taki mały obszar, a tak dużo rywali na sobie. W poprzednich odsłonach pamiętam, że zdarzały się takie miejsca, ale ile tam było? Dwa? Może delikatnie więcej. A tutaj będzie to po prostu nagminne. Tak czy siak, odbierzmy doświadczenie i przejdźmy dalej. Dobrze, więc daj mi swoją gorzałkę. Nieźle! No tak, jeszcze dwa gobliny do pokonania się znalazły. Cóż, szybciutko się z nimi uwiniemy. Chcę odkupić od ciebie wódę. Proszę. Proszę, starka dla ciebie. Mora. Skierujmy się w stronę Goty, którą warto będzie od razu oczyścić, plus z niej wybierzemy się do króla i tam także wykonamy parę zadań. Przed jeszcze innymi miastami skupiłbym się bardziej na obozach buntowniczych, celem uzyskania jeszcze większej reputacji u nich. Bardzo chcę szybko uzyskać najlepszy możliwy pancerz, co sprawi, że będziemy tracić mniej życia, a więc starcia będą mniej ryzykowne i bardziej będę mógł przenieść się na bliskie starcie. Ale plany planami, jeszcze do tego dojdziemy. Obecnie to sporo biegających wargów na mnie czeka, albo wiecie co, powinniśmy od razu przejść dalej. Zaraz ci pokażę, który z nas dwóch jest słabiakiem. Proszę, weź złoto. Dałabyś mi tyle złota za plugawego buntownika, Mora? Gota czeka. No dobrze. Wraz z Gornem wybieramy się na wspólną walkę. Wszakże należy się pozbyć wszystkich nieumarłych. Starcia również nie zajmują tyle, jak to miało miejsce na początku i podczas pierwszego spotkania ich. Już nie trzeba ładować 3 razy kuli ognia, wystarczy jedno załadowanie i pozbywamy się czy to takiego szkieleta, czy to zombie. Niestety, sprawa z demonem nie jest już taka szybciutka, co nie zmienia postaci rzeczy, że wciąż możemy go zaspamić kulami ognia i tyle. A ten będzie mógł tylko obserwować, jak mu życie spada. Główny problem z głowy. W takim wypadku skupmy się na całej reszcie przeciwników, którzy jeszcze tutaj przesiadują. Finalnie zbierzemy wszystkie dobra ze skrzyń i nie tylko. Ale to takie podstawy podstaw, że chyba nie trzeba o tym wspominać, a tym bardziej wam tego pokazywać i was z tym zanudzać. W chwili, gdy Gota została oczyszczona, początkowo chciałem wybrać się do Montery i jak zwykle wykonać tam parę zadań. Wszelako uznałem, że nie, zróbmy to inaczej. Chociaż najpierw wróćmy do kaplicy Inosa i zainwestujmy w deszcz ognia plus zniszczenie ożywieńca, tak dla lepszej imersji. Koniec końców nie mogłem się zdecydować, czy ja chcę się wybrać teraz do króla, czy powinienem wykonać tutaj zadania i co jeszcze i miałem takie, no nie wiem, dobra, zrobimy. Dlatego też wybrałem finalnie kompletnie coś innego. Przeto udałem się do terenów pomiędzy Monterą a Okarą, gdzie jak sami zaobserwowaliście jest pełno przeciwników do pokonania. Jak zwykle kończymy w ten sam sposób, na trakcie albo bardziej obok niego i likwidujemy hordy przeciwników. Szkoda, że w tej części nie ma czegoś takiego jak statystyki, bądź też bardziej licznik powalonych przeciwników i tak dalej. Naprawdę jestem bardzo ciekaw, ile tych wszystkich rywali pokonałem. Obstawiam, że będzie to w tysiącach, ale bardziej jestem ciekaw, czy udałoby mi się dobić do takowych na przykład 10 tysięcy, albo ponad tego. Liczył ktoś z was kiedyś ile jest przeciwników w całym Gothicu 3? Pewnie nie, no bo kto mądry by to robił. Ale jeśli tak, to dajcie znać, jestem tego bardzo ciekawy. A my skupmy się na tym, co jest obecne, czyli ogromna ilość walki.
niekiedy z zębaczami, a w innych sytuacjach będzie tutaj sporo wilków biegnących w naszą stronę. Pospolicie bym powiedział jedno, jedni ci sami rywale, których wcześniej mieliśmy okazję poznać. Im dłużej gram w Gothica 3, tym bardziej myślę, że ta gra zaliczyła jeszcze większy regres w każdej dziedzinie. W porównaniu z poprzednimi odsłonami oczywiście. Bezimienny, no to jakiś taki nie taki. Wszystkie pancerze wyglądają paskudnie. No dobra, oprócz szatmagów one faktycznie są cudowne. W porządku, nordmarskie pancerze tak samo, ale cała reszta, wolę nawet na to nie patrzeć. Przeciwnicy podobnie, ja nie wiem. Czemu nie można było się trzymać poprzedniego wyglądu? Tamten był znacznie lepszy, ale przejdźmy do pozytywów. No, to byłoby na tyle, dziękuję za uwagę. W porządku, muzyka jest bardzo przyjemna podczas grania w Gothica 3 i zwiedzania tych wszystkich terenów, ale wiecie co, jest kolejny minus, w moim przypadku przynajmniej. Niestety ja muszę grać bez niej, gdyż w następnych fazach pracy nad tym odcinkiem będę dodawał soundtracki z tej gry. Bardzo też nie chciałbym takiej sytuacji, że muzyka będzie się nakładać na siebie, przez co jednym słowem jestem zmuszony do grania bez pięknych soundtracków. Takie przyjemne są, takie dobre, jedne z nielicznych plusów w tej odsłonie i jeszcze to musiałem sobie zabrać, no niestety. Bądź co bądź, pokonałem wszystkich bandytów, a dokładnie to złodziei zboża. Zabrałem te zboże i postanowiłem udać się do środka jaskini. W dzisiejszym odcinku być może znajdzie się sporo narzekania, ale to tylko dlatego, że zanim przejdę do dodawania głosu, byłem zmuszony do przejścia tę grę 5 razy. Co mam na myśli 5 razy? Oczywiście, najpierw trzeba zrobić gameplay, następnie pierwszy montaż, kolejny montaż, wycięcie co ciekawszych momentów, coś dodanie, tutaj dodanie jakiegoś komentarza, wycięcie mojego głosu. No, znalezienie cichych momentów, mam nadzieję, że to rozumiecie. Ja po prostu tego Gothica nie przeżyłem jak każdy jeden raz, tylko ja musiałem go przeżyć 5 razy. No, to sami sobie wyobraźcie, ile ja czasu z tym spędziłem. Ale nieważne. Z tego powodu mogę się niekiedy wyrażać mniej przychylnie, bądź też bardziej narzekać na ten tytuł. Co nie zmienia faktu, że bawiłem się naprawdę dobrze podczas ogrywania tego tytułu i na początku nie miałem aż takich złych emocji, jak mam teraz. No po prostu tak jak wspomniałem, no robienie 5 razy jednego i tego samego przy Gothiczku 3, no nie jest najlepszą rzeczą. Jeszcze muszę wam wspomnieć i dodatkowo powiem, że Gothic 3 to jest jedna gra, którą najgorzej mi się montuje. Po prostu nie cierpię Gothica 3 montować. Jest to bardzo nieprzyjemne. Nie wiem dlaczego, ale po prostu ta walka jest jakaś taka nie tak. No ale dobra, to byłoby na tyle, to jest moje zmartwienie, nie wasze. Was na pewno interesuje tutaj gameplay i mniej narzekania, więc postaram się robić tego jak najmniej. I co, mogę wam więcej robić moich wywodów, gadania. Ale skoro już o tym mowa, to można wspomnieć o dużym plusie Gothica 3. Mam tutaj wiele możliwości, żeby się rozgadać. Będzie to naprawdę bardzo długi odcinek. Więc jeśli ktoś mnie słucha w tle, to dzięki mnie mam dosyć długi wywód. Gadanie, a tutaj było pełno brzydali, które biegły w moją stronę, którymi dobrze byłoby się w sumie zająć. No dobra, pokonajmy ich. Tak się pozbywam tych przeciwników i rozmyślam sobie, gdzie tutaj było warto byłoby się udać zaraz po ukończeniu go. I już postanowiłem, ogarniemy te miejsce do samego końca, w sensie tej jaskinie, nie? Dopiero wtedy wybierzemy się do świątyni w Vengardzie i wraz z jednym paladynem, ale co ważniejsze, z pomocą deszczu ognia wykonamy ogromne porządki w stolicy. Plan już jest, ale jeszcze sporo przeciwników na mnie czeka, aby zostać pokonanym. Kult Expa to dopiero w Gothicu 3 musi się cieszyć. Aktualnie tylu co ja przeciwników pokonałem, to prawdopodobnie w poprzednich odsłonach przez całą grę nie powaliłem. A teraz? No, powiedziałbym, że to nawet nie jest połowa gry. Nieumarli zostali pokonani, pozostałem jeszcze proste gargulce do zlikwidowania i najgorsi przeciwnicy z całej bandy. Jak wiadomo, każdy się ich obawia w każdej części. Dokładnie tak, mam na myśli chrząszcze. Właśnie z ich powodu zainwestowałem tak szybko w deszcz ognia. Wpadasz w ich ogromną grupę, rzucasz takowy czar i patrzysz tylko jak doświadczenie wpada na ekranie. Dość satysfakcjonujący widok, czyż nie? W porządku, kilku z nich przeżyło, ale jak mówiłem, oni są najgorsi. Dlatego należy machnąć rapierem, ale to tyle. Kierunek Vanguard i stolica do odbicia, a może bardziej do uratowania. W sumie to brzmi znacznie lepiej, jest bliżej prawdy. Rozpoczynamy kolejne wielkie walki z orkami. Paladyn jest z nami, on będzie gdzieś sobie tam walczył, podczas gdy ja będę tworzył ogniste deszcze i oczekiwał, aż rywal sam w niego wejdzie i będzie dostarczał mi tylko doświadczenie. Gdy nie będzie okazji do urzucenia deszczu ognia, zawsze można posłużyć się tradycyjną drogą, jaką jest kula ognia. Wprawdzie zabierając paladyna, dodałem sobie tylko nerwów, ponieważ muszę pilnować i jego, by nic mu się nie stało, aby nie popsuć sobie w ten sposób dwóch zadań. Szczęśliwie potrafi trochę wytrzymać i przyjąć na siebie obrażeń. Tak więc należy tylko pilnować, by nie dorwał go jakiś szaman, a cała reszta powinna być względnie bezpieczna i miła. W istocie rzeczy najbardziej chciałem go zabrać z tego powodu, że łapie on skupienie wszystkich pobliskich orków, co sprawia, że skupiałem się właśnie na nim, a ja mam idealną okazję do zabawy za pomocą deszczu ognia. Niebawem jeszcze bardziej rozwinę technikę skorzystania z deszczu ognia i będzie służył mi on jako taki ognisty płaszcz Inosa. Podczas gdy ja będę siał ognistym ostrzem zniszczenie wrogom mego pana Inosa. Aczkolwiek niedługo do tego dojdziemy i wtedy zobaczycie co i jak. Pamiętam jak kiedyś mi się NPC zbugowały w tym miejscu i cała armia ludu z zamku pobiegła walczyć z orkami.
Nim zdążyłem się zorientować, co się stało, to kilku NPC już się straciło. Nie mogłem wykonać u nich zadań. Co najlepsze, to przytrafiło mi się to podczas mojego pierwszego podejścia do tej gry. Więc z każdym kolejnym podejściem i nową rozgrywką mam tutaj takie obawy, że może się to powtórzyć. Szczęśliwie mili widzowie powiedzieli mi, że w takich wypadkach należy zapisać grę i wczytać, dzięki czemu każdy z NPC odnowi sobie życie. A ja dzięki temu uzyskałem tym sposobem więcej czasu na dotarcie do złych pokrak, jak i ludności Myrtany, która próbuje mi ukraść moje doświadczenie. Dużym plusem jest to, że można z tej techniki korzystać do bólu, więc na spokojnie, wszystko będzie należeć do mnie, ale też nie było takiej sytuacji, więc spokojnie. Chociaż nigdy więcej mi się to już nie zdarzyło i każde kolejne podejście było spokojne. Jednak dużo tych podejść to nie było, bo był odcinek pod Maga Wody, obecnie jest Pallady, co nie zmienia faktu, że sytuacja ta już się więcej nie powtórzyła. Zobaczmy i przekonamy się, czy w przyszłych odcinkach będzie podobnie. A może nawet coś ciekawszego się wydarzy. No cóż, czas pokaże. Tak czy inaczej, jesteśmy coraz bliżej zamku, jak i samego króla. Orkowie z tych terenów zostali pokonani, na dodatek powinniśmy pamiętać o zebraniu wszystkich rzeczy, ale co ważniejsze, odwiedzeniu domostw. Prócz kilku pulpitów, skrzyń z rzeczami, można odnaleźć paczki z brońmi, które są często potrzebne do prostych zadań. Takie wiecie, zadania, powiedziałbym kurierskie, typu przynieś nam coś i uzyskaj trochę reputacji. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że chcąc zrobić wszystko, całkiem sporo będzie potrzebnych tych paczek z bronią. Niech będzie, zamek na horyzoncie, w związku z tym oddajmy parę zadań. No już, ruszaj się. Przyjmij te mikstury lecznicze w ramach podziękowania za ratunek. Znalazłem paladyna Tordira. Ten cholerny idiota! Sprowadziłem tu paladyna George'a. Do pioruna, więc na zewnątrz faktycznie zostali jacyś wojownicy. Masz jakiś problem, cudaku? Proszę, 30 bochenków chleba. A niech mnie. Oto twoje 30 kawałków pieczeni. Niewiarygodne. Oto twoje piły. Wspaniale. Proszę, 20 kilofów. Doskonale. Oto 10 młotów. Dziękuję. Oto 20 kompletów broni. Dziękuję. Sława twoich czynów dotarła tu przed tobą. Paladyn Markus od wielu dni próbuje zdobyć dla ciebie ognisty puchar. Markus to lojalny żołnierz. Oto 1000 sztuk złota na odbudowę Goty. Dziękuję, przyjacielu. Wokarze to ewidentnie imprezę rozkręcają. Moim kolejnym celem będzie pomoc buntownikom w jak największej ilości, ponieważ chciałbym u nich odblokować reputację na poziomie 25%, co pozwoli mi na noszenie lepszego pancerza. A nie ma lepszego sposobu, aby poprawić sobie z nimi relacje, jak robić zadania w samej kryjówce buntowników. Zacząłem od oczyszczania pobliskiej jaskini i zwerbowania pierwszej osoby. Nie obiecałem chyba zbyt wiele. Spójrz na wielkość. Teraz pójdziesz do Okary? Dobra, pójdę. Poza tym, warto wydobyć kilka złóż. Zapewne okażą się przydatne w jakimś zadaniu. Zbierzmy też trochę bryłek magicznych, ponieważ i one będą potrzebne już w samej Okarze. Nie wspominając, ile będę potrzebował w samym Dirtmarze. Wydobycia są już za mną i to dosyć długie. Udajmy się na oczyszczenie mapy, plus szukaniu chętnych, którzy dołączą do Okary. Mapa będzie oczyszczona, a przy okazji wykonamy parę prostych zadań. Za co jeszcze trzeba pochwalić Gothica 3, to że z większością zadań nie ma większego problemu. Na przykładzie ognistych pucharów. Nigdy nie miałem momentu, abym musiał zastanawiać się albo sprawdzać na internecie, gdzie wszystkie się znajdują. Idąc po kolei, po wszystkich lokacjach jesteśmy w stanie naciąć się na wszystkie, po prostu grając i nie zwracając na to większej uwagi. Podobnie ma się sytuacja z wszystkimi innymi zadaniami. Wysyłają nas po X, ale praktycznie zawsze znajduje się to niedaleko naszego zleceniodawcy. Nie ma takich głupich sytuacji, że należy biec od Nordmaru aż po pustynię, aby finalnie trafić do Vanguardu. A jedyne takie zadanie, które mi się kojarzy, gdzie naprawdę trzeba się nabiegać, to w Lago, w którym potrzebna jest nam skóra. Wtedy należy się wybrać po zimowe wilki i dopiero wtedy wracamy do Lago, a następnie do Silden. Tak jak wspomniałem, kojarzę tylko jedno takie zadanie, a cała reszta to sama przyjemność. Oczywiście oprócz paczek z bronią, ale to jest chyba wiadome. Biegnij, starcze. Należy wyprowadzić stąd maga, aby mógł dostać się do obozu buntowników. Zarazem pozbądźmy się wszystkich ożywieńców, aby od razu wykonać zadanie z nim właśnie powiązane. W ten sposób upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu i każdy będzie zadowolony. No dobra, oprócz ożywieńców, ale kto by się nimi przejmował? Zaniosę twój ognisty puchar do klasztoru w Nordmarze. Okara jest niedaleko stąd. Słyszałem o niej. Po czym zabierzmy się do kolejnej osoby. Kierunek Owen poszukiwać złóż. Ale hej, zwolnijmy, przecież nie będzie tak łatwo. Sami zobaczcie, ilu tutaj przeciwników ciągle na mnie czeka. Niekiedy ktoś silniejszy, a jeszcze w innych wypadkach trudni rywale. A spam ataków, jak działał perfekcyjnie, tak dalej działa. Zabierzmy wszystkie okoliczne dobra i powracamy do naszego ulubionego zajęcia. Tak kompletnie przypadkiem odwiedziłem jaskinię pełną goblinów, po chwili zorientowałem się, że jest ona powiązana z zadaniem. Tak więc jedno zadanie zostało wykonane. Powracamy na trakt, eliminujemy każdego, kogo napotkamy, a do tego przydałoby się nauczyć odporności na truciznę plus na choroby, aby móc przyjemnie korzystać z oręża. Bo nie będę ukrywał, że jest to dosyć nieprzyjemne, kiedy taki krwiopijca nałoży na nas truciznę. Albo też jaszczurka nas zatruje. Albo bardziej zarazi i wtedy kondycja już tak szybko nam się nie regeneruje.
Wróćmy jednak do pierwotnego planu wycieczki. Masz tu flaszencję. Dzięki, stary. Kopalnia w Okarze nadal funkcjonuje. To czemu ja tu wciąż siedzę na tyłku? Wymieńmy masę broni plus dorzućmy złoto na lepszy pancerz. Zdobyte punkty nauki wreszcie przeznaczmy na ogromną ilość siły. Plus nauczymy się lepszym władaniem orężem. Gdy to już jest za nami, teleportujemy się w stronę Montery i sądzę, że od tego miejsca powinniśmy zacząć wykonywanie reszty zadań. Co krok będę częściej korzystał z miecza. Tak jak można się przez to domyślić, będzie więcej akcji na ekranie i nie będzie tylko kula ognia, tylko będzie kula ognia i na przykład mieczyk. Bo nie będę ukrywać, że nadal częściej będę korzystał z kuli ognia. A co do mojej walki, no cóż, dosyć sporo jeszcze nauki mnie czeka. Dopiero po dłuższym czasie zorientowałem się, że niekiedy lepiej jest nie trzymać bloku i wtedy wymachiwać ostrzem. A w innych wypadkach lepiej przytrzymać przycisk odpowiedzialny za blok, tak aby zadawać mniejsze obrażenia, ale za to wyprowadzać szybsze ataki. Za dużo postaci magicznych było w tej części, ale nie ma się czego obawiać, niedługo to wszystko się stanie dla mnie jasne i wtedy będziecie widzieć, jak siekam każdego na mojej drodze. Aktualnie skupmy się na zbieraniu roślinek potrzebnych dla druida, plus oczyszczaniu okolicy ze zła wszelakiego. Wszakże sporo utrapień świata tu się znajdzie, zaczynając od goblinów, a idąc po postrach lasu. Tylko co się z nim stało, lepiej nie pytać. A to właśnie sprawia z nami mieszkanie w mieście. Zamiast jak inne cieniostwory potężnie wyglądać, tylko przypominają to, co kiedyś z nich zostało. Na sam koniec używamy deszczu ognia i w ten piękny sposób szybciutko pozbywamy się wszystkich przeciwników, a doświadczenie wpada z wielką satysfakcją. Jeszcze kilka chrząszczy się znajdzie, ale to nic wielkiego. Już większe problemy mi robiły ścierwojady, a wystarczyło nie przytrzymywać bloku i od razu łatwiej by było. W momencie, kiedy pierwsza część drogi od Cape Dan do Montery została oczyszczona, no prawie, bo jeszcze przypomniałem sobie o płochliwych goblinach, powinniśmy skierować się drugą drogą i tam zająć się wszystkimi obecnymi przeciwnikami. I w ten sposób skierujemy się do miasta, wykonamy wszystkie możliwe zadania i jak zwykle, nic nie będzie nas trzymać tutaj dłużej. Z tej przyczyny po prostu wybierzemy się do kolejnego miasta, aby powtórzyć ten cały wzorzec. Za to hej, na nowo spotkamy bandytów jak teraz. Zabawa pojedynczo zadziała, ale skoro i tak mam już deszcz ognia, to czemu by go nie wykorzystać? Od tego momentu powoli zacząłem pracować, jak ja to nazwałem, nad płaszczem Inosa. Polegać to będzie na taktycznym deszczu ognia, niekiedy kilku, a do tego taniec z ostrzem, albowiem zapewni to ogromne obrażenia. Nie dość, że deszcz ognia, podpalenie plus zniweczenie obrony przeciwnika, ponieważ otrzymał obrażenia, a do tego wszystkiego wysokie obrażenia od miecza. Aczkolwiek powolutku, nie ma się co śpieszyć, to dopiero początek powstawania tej strategii. Poczekajcie jeszcze kilka minut, a sami zobaczycie, jak skutecznie to będzie działać. Na razie zajmijmy się wilkami tunelowymi i dopiero wtedy skierujemy się w stronę cywilizacji. Wpierw pozbądźmy się tego dzika i wreszcie udajmy się, celem wykonania kilku zadań. Szef cię szuka. Umiesz polować? Potrzebuje pomocy w walce z olbrzymim jaszczurem. Pierwszych dwóch orków dobrze byłoby sprowadzić do buntowników, aby oni się nimi zajęli i ich zlikwidowali. Kolejnych dwóch orków możemy już z kolei sami obalić i nikt nie będzie nam robił o to problemów. Nie mam pojęcia, czemu to tak działa, ale działa. Przy okazji tego kolegi nie lubimy i dajemy mu produkt markowy. Szybki i taktyczny. Wykonamy głupie zadanie polegające na pozbyciu się mlecznych krów. Jakże można tu kombinować, starać się i wszystko, tylko po co? Pozbądźmy się krów, następnie pozwólmy, aby dali nam produkt markowy, niby stracimy 1000 złota, ale ile czasu za to i nerwów zaoszczędzimy na tej małej misji. Przy okazji od razu zbierzmy mleko, żeby potem to odnieść, jak się patrzy, zostaniemy kurierem. Nie odzywaj się do mnie w ten sposób. Przecież wiadomo, że bezimienny to gigaczat i nie wolno tak się do niego odzywać. Oprócz tego to na tej farmie czekają na nas kolejne rzeczy do zebrania, przy okazji znajdziemy kolejną osobę, co będzie chciała dołączyć do buntowników. Weź kompletnym wariatem. Na dobitkę należy go eskortować w trakcie drogi. Sądziłem, że oczyściłem całą tą lokację, ale ku mojemu zdziwieniu jeszcze kilku się przeciwników znalazło. Niby więcej doświadczenia, ale zastanawiające jest, ile jeszcze takich miejsc zostawiłem. Na domiar tego zadanie zostało wykonane, a my odbierzmy masę doświadczenia za same rozmowy. Chwała Inosowi! Podziękowania są dobre, ale jeszcze lepsze są nagrody. Niech żyje Okara. Oto twoja pszenica. No, nareszcie. Oto twoje mleko. Jesteś naprawdę dobry. Wiem. Mam wiadomość od Sanforda. Czas najwyższy na jego raport. Oto twoja złota szkatuła. Leżała na drodze na zachód. Możesz sobie zrobić przerwę. To twój szczęśliwy dzień. Możesz iść do zagrody. Zająłem się niewolnikami. Widzę. Bradley potrzebuje nowych niewolników. Powiedz Bradleyowi, że nie powinien tak katować swoich niewolników. Dość tego. Jazda do świątyni. Jazda na wykopaliska albo sam cię tam zaciągnę. Denis mówi, że twoi niewolnicy nie powinni pracować tak ciężko. Mądrala. Niewolnik Leon znów pracuje w świątyni. Dobrze. Niewolnik Kelvin znów pracuje w świątyni.
Dobra robota. W międzyczasie postanowiłem się trochę rozerwać od tych wszystkich dialogów, dlatego postanowiłem wziąć udział w walkach na arenach. Warto je wykonać, bo po pierwsze doświadczenie, po drugie prosty sposób na podniesienie reputacji w danym mieście, a na zakończenie otrzymujemy plus 1 do siły, co sprawia, że z każdym kolejnym zwycięstwem stajemy się coraz bardziej potężniejsi. Na sam koniec jeszcze do wszystkich zagadajcie, aby zdobyć dodatkowe doświadczenie. Niewolnik gladiatora Dana znowu należy do ciebie. Dobry jesteś. Kazał mi się do ciebie zgłosić dość niesympatyczny najemnik, niejaki Domenik. Masz tu swoją rudę. Fedor ma cię za słabe usza. Elber ma poważne problemy z utrzymaniem porządku na farmie zboża. Gladiator Dan uważa cię za świetnego szefa. Gladiator Gus jest twoim lojalnym podwładnym. Jeden z twoich ludzi próbuje się wymigać od pracy. Bradley wykorzystuje niewolników. Ten śmierdzący leń wciąż jest mi winien daninę ze swojej farmy. Tu masz listę niewolników Bradleya. Oto twoja lista niewolników. Co? Ech, zamknij się. Marik poleciał ci po wypłacie. Wiedziałem, że mnie zakapujesz. Znalazłem twój kamień druidów. Dziękuję ci, wędrowcze. Widziałem się z przywódcą najemników w Monterze. Wciąż czeka na daninę z tej farmy. Masz mi natychmiast oddać złoto, albo przybędzie tu osobiście i rozprawi się z tobą. Masz twoje kamienne korzenia. Dobra robota, wędrowcze. Mam dla ciebie trochę starej broni. O! Powinno wystarczyć. Jesteśmy tu zupełnie sami, więc pokaż, na co cię stać. Idź na dziedziniec zamkowy, gdzie jest cała reszta, albo cię do tego zmuszę. Dobrze, pójdę. Tymczasem staliśmy się tak potężni, że potrafimy przenosić kamienie młyńskie. Duża część została już wykonana, a więc wybierzmy się do ostatnich trzech miast zaznaczonych na mapie i jednej siedziby buntowników. Dopiero po tym wybierzemy się na pustynne piaski i weźmiemy się znowu za to samo. Ale czy kogoś to może dziwić? Jedno muszę przyznać, to jest fajne w Gothicu 3. Nie wiem dlaczego, ale bardzo przyjemnie się ogląda Gothica 3. Po prostu samemu lubię nawet pooglądać, jak ktoś się zmaga w tej części. Z uwagi na ten fakt, także lubię obejrzeć swoje odcinki. Z drugiej strony, granie w moim doświadczeniu jest dużo mniej przyjemne. No macie może podobnie, albo kompletnie na odwrót. Dajcie znać, bo jestem naprawdę ciekaw, jak u was wygląda sytuacja z tą odsłoną. Ja powolutku w tym czasie zacznę robić porządki dookoła terenów Trellis i od czasu do czasu nawet jakieś zadanie wykonam. Od co prostsze rzeczy. Uspokój się, chłopcze, albo dam ci nauczkę. Czas, żeby ktoś nauczył cię manier. Produkt markowy dla szanownego pana za złe odzywki. Po wielokroć przyjmujemy zadanie i pokazują się gobliny, którymi należy się zająć. Dalszą część tego zadania byłoby pozbycie się goblinów z jaskini. Tylko że jak dobrze pamiętacie, ja już w tej jaskini byłem i wszystkich, kogo się tylko dało, zlikwidowałem. Proste zadanie wykonane, a Winosa postanowiłem zwiększyć ilość życia, aby móc grać pewniej. Plus mieć mniejszą możliwość przegranej, bo jak zwykle zapisy to ja robię co dobre 30 minut. Do tego zainwestowałem w kondycję celem dłuższego biegania, co miało przyspieszyć rozgrywkę albo przynajmniej przechodzenie między lokacjami. Nawet między jedną grupką przeciwników a drugą. Nie ukrywając, jeszcze sporo tych miejsc dookoła Trellis zostało. Ale zaraz to wszystko zrobimy i będzie to z głowy. Punktów nauki wpada coraz więcej, postać, a dokładnie bezimienny, jest powolutku budowany, więc w niedługiej przyszłości będzie trochę mniej kuli ognia, ale za to więcej miecza. Planuję także dobić do 600 prastarej wiedzy oraz 400 siły. Plany są i myślę, że to już całkiem możliwe będzie do osiągnięcia, ale dobra. Przecież nie po to się tyle męczyłem i tyle razy wczytywałem grę, żeby tego nie osiągnąć. No ale dobra, niedługo do tego dojdziemy. Pamiętajmy tylko, aby zbierać wszystkie roślinki, które zapewnią mi bonusy trwałe. Na pewno będą przydatne. Te trole są naprawdę wytrzymałe, ale co z tego, jeśli dość niegroźne, ponieważ przerywamy im wszystkie ataki. Idąc dalej, napotkamy jeszcze kilka prostych, a zarazem wolnych gargulców i to byłoby na tyle. Nawet orężem ich łatwo pokonać, wystarczy spamować atakiem i tyle byłoby z tego silnego przeciwnika. Wracamy do wykopalisk, wykorzystujemy zniszczenie ożywieńca i szczerze mówiąc, sądziłem, że będzie to bardziej potężne zaklęcie. Mało tego, jeszcze ile to many zużywa. Szczerze, kula ognia zadaje podobne obrażenia, a wymaga znacznie mniej many. Odpowiedź jest chyba prosta, z czego należy korzystać. Jednakowoż otwórzmy wszystkie skrzynie, pozbądźmy się ostatnich najbardziej niebezpiecznych przeciwników, a na koniec przed uratowaniem orka szamana polecam go pobić i zabrać mu rzeczy. Natychmiast zadanie zostało wykonane, a my będziemy się teraz tylko cieszyć. Niechaj Beliar macie w swojej opiece. Dziękuję ci za pomoc, Mora. Nie znalazłbym dość odwagi, żeby samotnie stawić czoła ożywieńcom. Mam twoją łopatę. Naprawdę byłeś w świątyni? Więcej biegając jeleni, to więcej możliwości doświadczenia do zebrania. Wszyscy łowcy polują na jelenie za pomocą łuku, ostatecznie kuszy. Tymczasem bezimienny używający kuli ognia. Do tego wszystkiego od razu podsmażymy sobie mięsko. Nie no, żartuję, tak to nie działa.
ale to byłoby naprawdę fajnie, gdyby skutkiem tego, kiedy pokonamy przeciwnika za pomocą kuli ognia, od razu byłoby podsmażone mięso. Normalnie jak w klockach, nie? Kiedy pokonamy jakiegoś przeciwnika, kiedy jest on podpalony, to dostajemy za niego od razu usmażone mięso. Może to byłby taki drobny szczegół i regenerujący małą ilość życia, bo tylko 20%, i pewnie często bym z tego nie korzystał, ale nie zmienia to faktu, że naprawdę byłoby to całkiem fajne. Zadanie wykonane, z tej przyczyny wracamy na powierzchnię, aby zająć się całą resztą. Dopiero wtedy wrócimy do odebrania nagrody. Bardzo lubię wykonywać takie sznurki zakończonych zadań. W gruncie rzeczy też świetnie to wygląda na odcinku, gdy nagle oddajemy praktycznie wszystkie zadania. Jeżeli w momencie, gdy oddaję jedno zadanie, znowu coś powiem, kilka sekund później nadal mamy kolejne zadanie do wykonania. W mojej opinii lepiej podzielić odcinek na takie momenty, gdzie coś mówię i kiedy oddaję zadania. Wszystko wtedy takie bardziej płynne jest i wyjątkowe. No ale dobra, jak już rozmawiamy o tych zadaniach, to zabierzmy kolejne skarby i po raz kolejny zadanie zostało wykonane. Śmiało mogę stwierdzić, że połowa terenów należących do Trellis została oczyszczona. W takim wypadku skierujmy się do tych terenów dzielących się między wcześniej wspomnianym miastem a Nemorą. Z uwagi na ten fakt uda też się wykonać parę zadań dla buntowników. Ale czy kogoś to może zdziwić? Zapewne nie. Bodaj muszę wspomnieć o obecnym pancerzu. Tak jak powiedziałem wcześniej, szaty magów są świetne. Nordmarskie także się bronią. Ale te pancerze najemników plus buntowników, sami zobaczycie jak to wygląda. Jakoś nie potrafię się cieszyć tym pancerzem. Zbyt taki dziwaczny. Plus wydaje się być bardzo niepraktyczny w użyciu. Czemu brzuch posiada osłonę, podczas gdy elementy klatki piersiowej plus części ramion są odsłonięte? Możliwe, że ja czegoś nie rozumiem albo czegoś nie wiem. Wiem, że można byłoby wgrać modyfikację na pancerze, tyle że wiąże się to z modyfikacją na zadania. Jak sobie o tym pomyślę, to nie jestem przekonany, czy chcę wykonywać więcej podobnych zadań do siebie. Podobno jeszcze są jakieś tam zadania takie nieoznaczone, gdzie kogoś pokonujemy, po kilku dniach mamy wrócić na miejsce i z kimś pogadać. Przy czym nikt nam o tym nie wspomina. Będąc z wami kompletnie szczery, to bardzo mnie to przeraża i odrzuca właśnie od zainstalowania tych modów. Wszak ja sobie tutaj prowadzę moje długie wywody, plus różnorakie myśli, ale kieruję się obecnie w stronę przesyłki z pustyni. Przechwycimy ją, ponieważ nikt się o nią nie upomina, a wtedy, gdy przyjdziemy do buntowników, to od razu będzie możliwość wykonania zadania. Tudzież jest to za nami, tak więc kierujemy się dalej, bo jeszcze do tego miejsca wrócimy. Tyle, że wraz z Paladynem, dobrym wyborem będzie powrót do poprzednich terenów i zrobienie porządków ze wszystkimi tu obecnymi. Zaczynając od Jelenin, które jak zawsze muszą przede mną uciekać, a idąc dalej, aż natkniemy się na ogromne gromady rywali. W porządku, od czasu do czasu znajdziemy podobno trudnych rywali, czy też bardziej tych, co posiadają znacznie więcej życia. Wraz z tym wspomnę o poziomie trudności, bo zapewne znajdą się pytanie, na jakim poziomie trudności gram. Tak, gram na normalnym, dlaczego nie na trudnym? Jeśli lubicie zwiększać sobie ilość życia przeciwników, a zarazem ich obrażenia, tak jakby takim suwaksem, kto uwielbiał mój mówić nauczyciel, takim suwaksem, bo wtedy to profesjonalnie wygląda, ale dobra, uciekam od tematu. Zamiast jednej kuli ognia używać dwóch. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Personalnie nie cierpię w ten sposób wydłużać sobie gry. Tak czy siak skończy się to tak samo. Tyle, że spędzę półtora czasu dłużej, gdy przeciwnicy będą mieli więcej życia. Przez co pod koniec gry gra będzie się bardziej dłużyła i generowała więcej frustracji niż jej przyjemności. A po co to? Kiedyś uważałem, że granie na wysokim poziomie trudności jest świetne. W końcu stajemy się, powiedzmy, mistrzem gry. Wygrywamy na najwyższym poziomie trudności, ale cała różnica w większości wypadków sprowadza się do tego, że będziemy od co więcej grindować i nic więcej. Tutaj 4 ataki zamiast 2, a w innych przypadkach 8 zamiast 4. Koniec końców doprowadza to do takiej sytuacji, że kończymy grę po 30-40 godzinach zamiast 20, co może skutkować tym, że nawet nie skończymy gry, bo wcześniej złapie nas nuda i rzucimy ją gdzieś w kąt. Ile razy rzuciłem w kąt jakąś grę, bo łapała mnie rutyna. A teraz, gdy gram sobie na normalnym poziomie trudności, niekiedy nawet łatwym, to gry, za które się biorę, są w 90% zawsze kończone. Zresztą, trochę szkoda mi czasu na niepotrzebne 15 dodatkowych godzin rozgrywki, gdzie po prostu będę musiał więcej grindować obrażeń. No ale, sami rozumiecie, albo jeśli nie, no to może kiedyś do tego dojdziecie. No ale, rozumiem, że ktoś lubi grać na trudnym, jeżeli oczekuje tego od jakiegoś innego twórcy, co nagrywa, ale nie oczekujcie tego ode mnie, bo nie ma szans, że będę grał specjalnie na trudnym, aby sztucznie sobie wydłużać tą grę. Jak będę chciał zagrać w jakąś trudną grę, to wybiorę grę, która domyślnie jest zrobiona, żeby być trudna, a nie tak jak wspomniałem przed chwilą, że będę sobie sztucznie przedłużał grę. Orkowie sądzą, że zniszczyłeś farmę w pobliżu Trellis. I mają całkowitą rację. Gothic 3 jest do tego świetny. Wy możecie sobie poglądać, jak sobie gram, a ja w międzyczasie mam możliwość wylania moich myśli i przemyśleń jak teraz, gdyż nie zawsze mam ku temu okazję. Pokonajmy stacjonujących tu orków, bardzo szybka robota i kierujemy się w dalszą podróż. W porządku, czasami będę blokować i wydłużać starcia, ale wiecie, nie chcę tylko korzystać z kuli ognia. Zawitajmy do buntowników i wykonajmy dla nich parę zadań. Proszę bardzo, 10 zestawów broni. Doskonale. Oto towary z pustyni.
Wiedziałem, że wciąż tam są. Proszę, masz tu tę swoją lobelię. Fantastycznie. Farmon twierdzi, że napadłeś na jego farmę. Co? Powiesz mi wreszcie, kto jest waszym przywódcą? Hengli napada bezbronnych farmerów. Łatwe. Dość tego. Buntownik Charles potrzebuje posiłków w świątyni w Trellis. Do diabła! Zabieramy Paladyna. Wraz z nim udajemy się w podróż, aby odzyskać magiczny puchar, ale co ważniejsze, wykonać parę zadań, które jeszcze bardziej zbliżą nas do osiągnięcia pancerza Paladyna, który wygląda gorzej niż ten z drugiej odsłony, ale wciąż lepiej niżeli wszystkie pozostałe, które nam oferują. Z Paladynem robimy to, co z Paladynem możemy robić. Pozbywamy się zbójów, bandytów, co jakiś czas korzystając z płaszczu Inosa i będę tej nazwy używał naprawdę często jako zamiennik dla deszczu ognia, by wszystko lepiej imersyjnie pasowało. A do tego sporo walki orężem. Gdy koledzy ani nas nie zatruwają, ani nakładają chorób, to w związku z tym starcie z nimi jest dosyć przyjemne i nie sprawia za dużo kłopotów. Jak okiem sięgnąć gorący piasek. Przyłączę się do buntowników. Znalazłem w świątyni kogoś żywego, szamana Kamaka. Chwała Beliarowi! Skoro już robię zadania dla buntowników, to ku pamięci pozbądźmy się orków spod wykopalisk przed świątynią. I tak nikt nie będzie się o nich martwił, ani nie robił mi o nich problemu, więc czemu by nie? Kulą ognia zaczęliśmy to starcie i nią właśnie skończymy. Proszę, nie wydawaj mnie! Znalazłem twój stary miecz. Naprawdę? Oto twoje 20 mikstur leczniczych. Wspaniale! Farma na zachodzie została zniszczona. Nikt nie przeżył. Wiedziałem. Z ostatnich zadań złodziejskich pozostało obrobienie skarbca Trellis i tyle. Tylko czemu oni tak po prostu mnie do niego wpuścili? To jest całkiem dobre pytanie. Oto twoje 50 tysięcy. Kto by pomyślał? Wiecie co, ja chcę jak najszybciej ten pancerz Paladyna. W związku z tym, kierunek tereny zaraz za Okarą i pociągnijmy wszystko, co jeszcze zapewni mi przypływ dalszej reputacji. Oto dwa rogi cieniostwora. Wielkie dzięki. Idź do Okary. Skoro tak twierdzisz? Idź do Okary. I to już. No dobrze, skoro nalegasz. Tyle, że mało przeciwników jeszcze tu nie pozostało. Odchodząc jeszcze od tematu obecnych działań, to Gothic 3 zmusza mnie do zmniejszenia jakości tekstur na średnie. Z tego powodu, że gdy korzystam z wysokich bądź też najwyższych, to podczas szybkiego kręcenia kamerą gra zaczyna mieć ogromne spadki FPS-ów, co sprawia, że gra się bardzo nieprzyjemnie, a w niektórych momentach nawet jest to niemożliwe. Tak plus minus, jeżeli zakręcimy o 90 stopni plus. Ale spokojnie, na średnich ustawieniach tak samo się to zdarza, być może nie tak często, ale wciąż. Wracając do obecnych zmagań, mamy tutaj grupkę orków, którą należy zlikwidować, celem zabrania im przesyłki do Nordmaru, którą to później odniesiemy do buntowników i jeszcze bardziej zbliżymy się do wymarzonego pancerza. Zabrałem to wszystko orkom na przełęczy. Dobra robota, kolego. Przypomniałem sobie, że jeszcze są te dziki jedna osoba, którą warto zabrać do obozu buntowników. No dobra, już to zmieniamy. Idź do Okary, albo obedrę cię żywcem ze skóry. Dobra. Nie ma już nikogo, kto chciałby się przenieść do Okary. No dobrze, wszystko się jakoś ułoży. Proszę, 5 bryłek rudy żelaza. Dziękuję. Mam dla was broń. Świetnie. Mam dla was trochę pieczeni. Dziękuję. Wiem, co wykonamy, aby dobić ostatnie potrzebne punkty reputacji. Nawet zdobędziemy nadmiar. Kiedy będziemy patrzeć ze strony Silden, należy udać się na górę, dokładnie to na północ, gdzie będzie kilku uciekinierów, dokładnie będzie ich 5. Zabierzmy ich wszystkich, do tego odprowadźmy do obozu, a za każdego z nich otrzymamy po jednym punkcie reputacji. Koniec końców będę miał z nich tyle reputacji, że wreszcie będę mógł zakupić ostateczny pancerz. Tylko będzie jeszcze jeden malutki problem. Nie mam aż tyle złota, ale jakoś sobie z tym poradzę. Napadniemy kilku łowców z łukami gońców, następnie sprzedamy im ich własne łuki i każdy będzie zadowolony. Oni nawet nie będą pamiętać, co się stało, a ja z kolei uzyskam ogromną i potężną dawkę złota i każdy będzie zadowolony. Bynajmniej nie robię tego, aby jak najszybciej przyspieszyć żmudny etap zbierania funduszy. Po prostu chcę, abyśmy stali się jak najszybciej paladynem i żebyście oglądali moje męczarnie za pomocą miecza krótkiego. Chociaż aktualnie posiadam miecz 1,5 ręczny, ale to taki drobny szczegół. Skupmy się na odprowadzeniu naszej małej armii na miejsce. Moja mała armia jest gotowa, tylko trzeba się pilnować podczas rzucania kuli ognia. Z tego powodu, że jest tak niebezpieczna, że jeśli trafię kogoś z naszych, no cóż, lepiej żebym nie trafił. Poszło dość zgrabnie, teraz tylko 5 takich samych dialogów i udajemy się do najbliższego sprzedawcy i zakupmy od niego pancerz Paladyna. Wygląda to lepiej, ale po co to coś na plecach, jakby nie mogli użyć pancerza z drugiej odsłony. Od ręki zainwestujmy w wytrzymałość do 200, a całą resztę punktów przeznaczmy na siłę, by bić więcej. Prześpijmy się i wracamy do naszych codziennych zmagań w Królestwie Myrtany. Silden postanowiłem rozpocząć od walki na arenie, tak aby ta kwestia była już z głowy. Otrzymać jeszcze więcej siły, ale co ważniejsze, nie przerywać moich wywodów. Później wykonamy wszystkie zadania i będą tylko dialogi i dialogi, ostatecznie więcej dialogów. Ale już w tym momencie to nie powinno być dla was nic nowego. W
każdym razie, walki na arenach zostały ukończone, więc pobiegajmy dookoła tych terenów plus terenów Geldern. Pozbądźmy się rywali i zbierzmy ostateczne szczawy królewskie, jak i roślinki na siłę. Niedługo rozpoczniemy zabawę w alchemię. To zaiste uda się podbić jeszcze bardziej tę siłę. I tak jak starałem się nie korzystać z solucji w tym podejściu, tak w tym przypadku musiałem to zrobić, żeby poznać i odhaczać sobie miejsca wszystkich roślinek, bo jak dobrze wiecie, jest w tej części ich ogrom. Zapewne dlatego, że nie jak w poprzednich częściach generują one po plus 3, niekiedy plus 5 do siły, tylko plus 2. Założę się, że właśnie z tego powodu jest ich tak dużo, nie wspominając o chęci eksplorowaniu mapy. Powiedzcie mi, kto by się tego spodziewał, że taka duża mapa może nieść nieciekawe miejsca i żeby zachęcić gracza do eksploracji, to należy umieścić tam masę rywali, aby mógł zdobywać doświadczenie plus mnóstwo roślinek, jeśli by chciał kompletnie zminmaksować postać. Po co jak wcześniej około 10 roślinek, dajmy ich 40 i niech gracz sobie biega i ich szuka. Jakoś to przeżyłem, a wy zobaczycie to w mocnym skrócie. Po pewnym czasie pozbyłem się nawet wilków tunelowych i wiecie, miały być zadania w Sildern, a tu nagle robię zadania dla Geldern. No ale takie tereny te właśnie są. Bardzo nie lubię biegać po tych terenach należących do Sildern i do Geldern. Oczywiście mówiąc o północnych miejscach. Nie wiem czemu, ale jakoś te lasy, do tego mnóstwo przeciwników i niekiedy wymuszenie, żeby wskoczyć gdzieś na górę, skąd nie wiesz jak nawigować, aby odnaleźć artefakt, który jest jakimś perłem, ale tak naprawdę paczką do oddania w zadaniu. Prawdopodobnie z każdym kolejnym podejściem będzie coraz łatwiej i szybciej, chociaż wiecie co, zastanowiłbym się teraz nad tym. Obecnie korzystam z magii nosa, która w mojej opinii jest najpotężniejszą. Kula ognia, super sprawa, do tego szybki dostępny, a zarazem dobry czar grupowy i można nie chcieć niczego więcej. Jedyne co mogłoby być bardziej przyjemne niż to, to kompletny mag. Same czary, do tego 1000 prastarej wiedzy, jak nie lepiej. Będę musiał kiedyś tego spróbować, ale aktualnie to mamy smoka do powalenia. Bądź też mieliśmy smoka do powalenia. Pozostaje zebranie jego skarbów i udanie się w dalszą część podróży. A mówiłem wam, żebyście w Gothiku 2 te wszystkie jaja smoków zbierali, ale nie, po co? A teraz widzicie, ile tych małych smoczków się wykluło. Rozpocznijmy nasze zmagania od walki z baną trolli. Dwóch za pomocą magii, a ostatniego w tradycyjny sposób. Idąc dalej, przemierzając dalsze tereny, napotkamy na jeszcze większe grupki przeciwników. Wszelako tereny dookoła Sildern czekały, więc też nie ma co się długo zastanawiać i należy krążyć dookoła tych terenów, pozbywać się jednej grupki, a żeby to po chwili pozbyć się drugiej. Wilki, jak były niebezpieczne, tak nadal są. Co ci po dobrym pancerzu, kiedy wilki atakami spamią? Kula ognia jest zawsze dobrym rozwiązaniem tego problemu. Wraz z deszczem ognia, wspaniale wchodzimy do bitwy z cieniostworami, które nie mają niczego do powiedzenia, a my tylko klikamy przycisk odpowiedzialny za atak. W porządku, jeszcze jeden delikwent się znalazł. Zabierzmy artefakt, zajmijmy się kolejnymi hordami przeciwników, bo jeszcze mało ich to ich nie będzie. Za to cały czas trzeba iść do przodu, nie zwracając uwagi na nic, bo która to będzie grupa, po prostu nieważne, trzeba ich eliminować raz za razem. Niebawem pozbędziemy się ich wszystkich, a tereny Myrtany będą należeć do tych bezpiecznych. Przynajmniej możemy już wpaść w ogromną grupę ścierwojadów, a do tego wygrać z nimi starcie bez większej straty życia. Wspaniała rzecz. Niemniej jednak kierujemy się w stronę północnych terenów od Geldern. Gdyż jeszcze tam nie byliśmy, jestem przekonany, że będzie tam sporo przeciwników do zlikwidowania, jak i zadań do wykonania. Aczkolwiek zacznijmy od samego początku. Aktualnie znajdujemy się na wzniesieniu niedaleko przejścia do nieznanych krain. Plan jest wręcz trywialny, pozbędziemy się stąd wszystkich ostatnich przeciwników, jacy tu pozostali. Schodzimy na dół i kierujemy się w stronę ostatniego zielonego miejsca do oczyszczenia. Co krok warto pozbyć się grupki orków, w tym wypadku łowców druidów. Jedno zadanie zostało wykonane, a ja powoli będę kierował się właśnie w stronę tego druida, celem odebrania od niego nagrody. Przy okazji jest to dobry moment, aby podszkolić się w umiejętnościach alchemicznych, do tego tworzenia mikstur stałych i wykorzystamy masę zebranych przeze mnie smoczych korzeni. Chociaż spokojnie, nim zdążymy dostać się do druida, to jeszcze masa przeciwników do pokonania będzie. A nim wytworzę ogromne ilości mikstur na siłę, to jeszcze kilka miejsc pozostanie do odwiedzenia. Jednakowoż, by nie biegać jak głupi kilka razy, od razu zbierzemy wszystkie korzenie i dopiero wtedy zaczniemy zabawę w wytwarzanie. Statystyki oczywiście zwiększą obrażenia, ale nie jest to aż tak bardzo odczuwalne jak w poprzednich odsłonach, tak więc takie plus 40 miksturek w sumie może sobie dłużej poczekać, bo nic i tak się nie stanie. Za to ja jestem niedaleko druida, z tego powodu wypełnijmy wcześniej wspomniany plan. Chcę ważyć trwałe mikstury. Powolutku kierujemy się w stronę Sildern, gdzie rozpoczniemy oddawanie zadań. Powszechno wybierzemy bardzo krężną trasą, którą jeszcze nie przechodziliśmy, gdzie spotkamy paru rywali, ale was to nie powinno zdziwić, no bo jak, cały odcinek to tylko walczę, niekiedy zrobię sobie przerwę na oddawanie zadań i wzmocnienie statystyk. Tak więc kolejna grupka przeciwników prawdopodobnie was nie zdziwi.
Tym niemniej bardziej interesować będą mnie ostatnie roślinki do zebrania. Odchodząc jeszcze tak od tego co aktualne, to zauważyłem, że z każdym kolejnym podejściem w Gothic 3 odkrywam coraz więcej nowych rzeczy, ale co ważniejsze, wykonuję lepsze i lepsze minmaksowanie. Moje pytanie, jak i prosta prośba do was, jest bardzo prosta. Jeśli widzicie, że robię coś źle albo czegoś nie robię, to dajcie znać. Zapewne przydadzą się wasze rady na kolejne odcinki z Gothic 3, gdzie zrobimy jeszcze lepsze podejście. Obstawiam, że z każdym kolejnym podejściem będzie tylko lepiej i lepiej, ale tego raczej tłumaczyć nie trzeba. Wracając do obecnej rozgrywki. Jesteśmy już niedaleko wioski, w takiej sytuacji pozbądźmy się ostatnich przeciwników, niekiedy zwykłych, ale od czasu do czasu znajdą się przeciwnicy potrzebni do wykonania zadania. Wskutek tego później pozostanie mi tylko odebranie nagrody. Chociaż udało się zlikwidować bizony, odwiedźmy pobliskie jaskinie i jak Paladyn ze świętą misją wyplejmy zło z tego miejsca. Wygląda na to, że jest to na tyle. To też powracamy na powierzchnię i łapiemy się za kolejne grupy przeciwników, które jeszcze śmią kroczyć po tych wspaniałych terenach. Bizony jak były niebezpieczne, tak dalej są. Właśnie zauważyłem, że podczas podróży w stronę niewolników, których wcześniej odebraliśmy i przetransportowaliśmy do obozu buntowników, to jeszcze sporo rywali tu jest. Ewidentnie za szybko chciałem odblokować pancerz Paladyna. Wbrew wszystkiemu są tego plusy. Ładnie wyglądamy teraz, można się poczuć jak taki prawdziwy paladyn, tylko osobiście usunąłbym to coś z pleców, bo jakoś tak beznadziejnie to wygląda, ale o tym już wspominałem. Obecnie ogrywamy Gothica znowu w taki sam sposób, że broń biała, ale w razie problemów zawsze możemy posłużyć się magią i szybko rozwiązać dany problem. Kiedyś będę musiał spróbować taką drogę czystego wojownika. Być może wtedy dołączymy do orków, albo też staniemy się asasynem z dwoma ostrzami. Wszakże nic nie przeszkadza, aby ograć te dwa buildy naraz. Może nie naraz, ale jeden po drugim. Jeszcze chciałbym summonera zrobić, najpotężniejszego maga i wiele więcej. Chyba powinienem częściej wrzucać odcinki z Gothica 3. Wydaje się to dobrym pomysłem. Jest nawet szansa, że przy tak wielu podejściach ta gra w końcu stanie się bardzo przyjemna. W międzyczasie powróciłem do Ardei i wykonałem całkiem sporo mikstur na siłę. Tylko trochę ich mało. Wygląda na to, że nie zebrałem wszystkich smoczych korzeni. Powracamy w stronę Sildern i tu już zostały proste zadania. Od co kilku prostych przeciwników naprawdę blisko miasta. Na które to z kolei będzie zadanie. Kilka grupek będzie trzeba zlikwidować, a inne jeszcze przeszukać w celu odnalezienia zagubionych narzędzi. Na nowo spotykamy paru przeciwników, którzy osiedlili się tutaj bez większego celu, a jedyny pożytek z jakich nich będzie to łańcuch doświadczenia. Na dobitkę znalazła się kopalnia, do której dobrze byłoby wpaść, pozbyć się kolejnych zastępów pełzaczy. To jak, kierujemy się na zewnątrz, pokonajmy ostatnią grupę bizonów, które jeszcze śmią kroczyć po tych terenach, a z daleka już widać podobną grupkę topielców. To jak, kierujemy się na zewnątrz, pokonajmy ostatnią grupkę topielców, tyle że jeden wygląda inaczej, jest on potrzebny do zadania. Jeszcze jeden topielec, do tego uciekający jelenie i nie pozostaje nam nic innego jak skierować się w stronę wioski i zacząć robić zadania, zaczynając od asasynów. Pójdziesz ze mną do Sildern. Mam dla ciebie nowego człowieka. Wspaniała robota, przyjacielu. Znalazłem twój młot na arenie. To dobrze, chłopcze. Mam dla ciebie paczkę. Dzikie jagody od Bozepa. Dobra, udało mi się wszystko znaleźć. Dziękuję, przyjacielu. Dziwne topielce to już przeszłość. Bardzo dobrze. Chcę wykupić z niewoli Larsa. Dobrze. Używamy snu, kolega ork idzie spać, a my zabieramy jego puchar. Dziękuję pięknie. Nauczyć cię teraz czegoś o polowaniu na równinach? Oto twoja halabarda. Oto ryby. A. Proszę, mam tu skóry od myśliwych. Świetnie. Proszę, przyniosłem ci drewno opałowe. Doskonale. Chcę być wytrzymały na mróz. Masz 1500 złotych monet. Proszę, jaki uczciwy człowiek. Jesteś dobrym człowiekiem. Mam dla ciebie pieczeń. Dawaj. W mieście potrzeba strażników. Sildern potrzebują więcej strażników. Wiedziałem. Przeklęta mora. Denpok potrzebuje strażników w mieście. Sildern potrzebują kowala. O, doskonale. Sildern potrzeba więcej strażników. Freelock patroluje miasto. Brontop zostanie w mieście. Irmak pilnuje miasta. Ganka zostanie w mieście. Macie nowego kowala. Mogę się zobaczyć z twoim przywódcą? Sildern potrzebuje twojej pomocy. Wiem o tym doskonale. Twój brat Anok nie może ci pomóc. Cholera. W momencie rozwiązania kolejnych spraw w kolejnej wiosce nie pozostaje nam nic innego jak skierować się w okolice Geldern i tu wykonać wszystko. Tylko jest jeden mały problem. Chociaż można to nazwać plusem. Kiedy oczyszczaliśmy okolice dla Sildern, mówiłem też, że będziemy oczyszczać dużą część dla Geldern. I nie było to kłamstwem. Część zadań została już wykonana, a niektóre oczekują, aby odebrać od nich doświadczenie. Co nie zmienia faktu, że pozostały jeszcze małe grupki do pokonania. Wszelako bardziej one występują między Geldern a Trellis, więc trudno będzie oczekiwać masy przeciwników, gdyż i tereny pomiędzy tymi terenami do niewielkich należą. Nie wspominając, że połowę terenu dla Trellis już oczyściłem. Co ważniejsze, ostatnie ogry zostały pokonane, a my korzystamy ponownie z magii uśpienia. Wpadamy do środka skarbców i zbieramy wszystko co się da. Z jednym i z drugim robimy dokładnie tak samo.
W konsekwencji odnajdujemy hełm ostatniego paladyna, tego zadania nie wykonamy. Osobiście będę biegał z tą częścią pancerza do samego końca. Pobiegnijmy do ostatniej małej grupki zębaczy, tylko tym razem są one pomarańczowe, a nie zielone. W porządku, jaskinie odwiedźmy tak samo jak wcześniej, aby zebrać stąd potrzebne materiały do wykonania zadania. Na sam koniec, a zarazem początkiem wykonywania zadań, skierujemy się wprost na arenę. Moja technika walki nikogo nie powinna zdziwić, w związku z tym od razu możemy przejść dalej. Kazałeś własnemu bratu Mazinowi wykopywać artefakty w opuszczonej kopalni. Uderzę cię teraz kilka razy w twarz na chwałę Agenaka. Właśnie tak. 5 bryłek siarki. Dobrze. Znasz niewolnika imieniem Hamil? Dobra, przyznaję. Znam go. Pokaż mi, jak się chronić przed truciznami. Proszę, oto twój szczaw królewski. Szczaw królewski? Pokaż mi, jak się chronić przed chorobami. Sprzedawca artefaktów Jared dałby sobie uciąć rękę, żeby cię poznać. Słyszałem o tym Jaredzie. Oto twoja siarka. Doskonale. W starych ruinach na północy znalazłem to berło. Opuszczona kopalnia wciąż może być eksploatowana. Skąd wie? Muszę przekazać Grokowi, że jesteś leniwą świnią. Zabierz mnie do wilczej kopalni. A niby dlaczego? Rusz tyłek albo rozpalę ci pod nim ognisko, więc łap za kilof i bierz się do roboty. Oto samorodki. Doskonale. Właź do kopalni i bierz się do roboty. Jazda! Do wilczej kopalni. Dobrze. Dajmy Iwanowi to, na co zasługuje. Wspólnie z orkiem wpadamy do grupy bandytów, dowodzonych przez nijakiego Iwana. Kiedy już się nimi zajmiemy, będziemy mogli dzięki temu oddać kilka zadań. Zachciało mi się nawet te całe starcie stoczyć za pomocą miecza. Nie było tak źle. Mimo wszystko z kulą ognia poszłoby po stokryć szybciej. Co za zamieszanie. Dawson potrzebuje pomocy w swojej kopalni. Wygląda na to, że Ganok i jego ekipa poszukiwawcza nigdy nie opuścili miasta. Twierdzisz, że Ganok wciąż jest tutaj? Ludzie z Geldern mi ufają. Dobrze. Skoro zielone tereny zostały oczyszczone, nie pozostaje nam nic innego jak skierować się na gorące piaski i tam wykonać wszystko, co będzie dostępne. Ponownie jednak nie wykonamy jednego miasta, gdyż znów zabraknie nam reputacji u asasynów. Wygląda na to, że w kolejnym podejściu będzie należało to zmienić i sprawić, że uzyskam tak dużo u nich reputacji, że aż będą mnie sami zapraszać, abym do nich przybył i z nimi porozmawiał. Wraz z jednym z asasynów wybieramy się na łowy złych koczowników, z którymi od zawsze początku gry miałem problemy, aby poznać, czy są to ci dobrzy, czy akurat ci źli, tak zwani bandyci. Pamiętajmy o paczkach z bronią i kierujemy się, aby zagadać do Diego, wraz z nim udać się na kolejne polowania. Po drodze znajdzie się kilka szakali, ale to nic szczególnego. Dużo lepiej będzie się skupić na mrocznych zębaczach, których jest tutaj jak mrówków. Tak czy inaczej, nie pozwolę im się nawet do mnie zbliżyć i w ekspresowym tempie się ich wszystkich pozbędę. Przeto to dopiero początek walki z nimi. Od razu muszę się wam przyznać, że największe benefity z Unią Skryptów poczułem właśnie na samej pustyni. Jak i na początku gry. Prawdopodobnie nie muszę tłumaczyć, że z początkiem bieganiem po wszystkich miejscach zostało mocno to przyspieszone. I zamiast biegać po mapie przez dobre 2 godziny, jak nie dłużej, bawić się z zapisywaniem i wczytywaniem, mogłem skrócić ten czas do mniej niżeli godziny. Aktualnie idzie odczuć plusy ponownie. Pustynia jak to ona. Jest tutaj dużo piasku i od czasu do czasu jakieś budowle. No bo czego możemy oczekiwać więcej od wielkiej pustyni? Właśnie, przeciwników, którzy tak samo są porozstawieni daleko od siebie. Tutaj z pomocą przychodzi przyspieszenie czasu, które to pozwala mi szybko przechodzić między jedną grupką a drugą. W ten sposób nie odczuwam nudy biegając po pustych terenach, tylko śmiało i żwawo przechodzimy od jednej walki do drugiej. Z uwagi na ten fakt zdecydowałem się na ogromną ilość walki. Tak więc oczyśćmy masę pustynnych terenów, a dopiero potem skierujemy się do pierwszych małych miast i oddamy tam parę zadań. Wprawdzie w tych pierwszych wioskach, jeżeli można to tak nazwać, gdyż jest to bardziej 3 domy na krzyż, istnieje bardzo mało tam zadań, które wykonać można od ręki. Gorzej, kiedy wysyłają nas od jednej wioski do drugiej. I chyba to tak specjalnie zrobili, aby można było odczuć, że miejsce te zajmuje znacznie więcej czasu, niżeli powinno. Tudzież można nawet śmiało rzec, że jesteśmy dalej jak w połowie rozgrywki. Co przełoży się teraz na szybszą grę do samego końca. Na pustyni czeka mnie bardzo dużo biegania po pustych terenach, w porządku. Będą jeszcze świątynie do oczyszczenia, ale także robi się je bardzo szybko. Jedyne co nas dłużej może zatrzymać to poszukiwanie wszystkich kluczy, aby odblokować wcześniej wspomniane świątynie. Na domiar tego niektóre klucze odnajdziemy w terenie i z nimi nie będzie większego problemu. Ale drugie klucze do drugiej świątyni dopiero odblokujemy po wykonaniu wszystkich, znaczy nie wszystkich, ale większości zadań. Gdyż będzie trzeba się dostać do przywódcy Mora Sul, a to nie będzie taka szybka droga. W każdym razie, zacznijmy już powoli oddawać zadania wszelakie. Załatwiłem Taklara. Zająłem się Malirem. Przybyłem po twoją daninę. Przybyłem po twoją daninę. Oto skóra. O Boże. Sprowadzę Aile z powrotem. Doskonale.
Przyłóż mnie, może... Przybywam po daninę. No i co? Zapłacisz? Proszę, to od Tufaila. Mam puchar sprzedawców wody. Zapłacę daninę za Lukę. Oto danina od Jose. Oto danina od Bernardo. To do tej daniny... Tak, jestem w zasadzie zadowolony. Chwila przerwy na długi bieg wraz z magiem wody, plus jeden szakal. W porządku. Nie mogę ci wiele dać. To jak, powracamy do naszego długiego, a zarazem ulubionego zajęcia, jakim jest walka i jeszcze raz to samo. Część zadań została wykonana, co nie zmienia faktu, że jeszcze sporo przeciwników biega po tych terenach. W sumie to ja nawet nie wiem, czemu ja chcę tak bardzo to wszystko oczyszczać. Poziom jeszcze niby wpadnie, statystyki zwiększymy, ale koniec końców i tak wyjdzie na to, że będziemy i tak powalać przeciwników wciąż tyloma samymi uderzeniami. Przyjemnie spodnieść statystyki, tylko szkoda, że w tej części nie jest to aż tak bardzo odczuwalne jak wcześniej. Wprawdzie zauważymy różnicę na kuli ognia, gdy będziemy posiadać 50 prastarej wiedzy, a kiedy posiadamy 500. Niemniej jednak różnica ta będzie bardzo znikoma i bardzo mało odczuwalna między 500 a 400 set. Chociaż dalszoplanowo wciąż chciałbym sprawdzić, jak to będzie działało z takim magiem, który osiągnie 1000 prastarej wiedzy. Ale do tego będę potrzebował zrobić naprawdę duże przygotowania. Wypisać lokacje wszystkich kamiennych tabliczek plus potencjalnych sprzedawców. Już nie będzie drogi na skróty, że niekiedy można machnąć ręką i powiedzieć: dobra, niech te 3 tabliczki będą, już nie będę więcej wczytywał i zapisywał. Oj nie. Wówczas 4 kamienne tabliczki będą wręcz obowiązkowe. Jeszcze wcześniej wspomnianego wojownika orka będę chciał zrobić, ponieważ i tam dużo osób zachwalało orkową dwuręczną broń, która posiada taki dystans, że nawet nie pozwala komukolwiek się do nas zbliżyć. Tutaj pojawia się pytanie do was, czy chcielibyście, aby Gothic 3 pojawiał się częściej, czy jednak raz na jakiś dłuższy okres, to znaczy nie lepsze wyjście. Oczekuję na waszą opinię i dopiero wtedy będę myślał, co dalej. W tym samym czasie wracam do ogromnej ilości walk z wszelakimi przeciwnikami. Idąc po złych koczowników, następstwie jaszczury, co więcej, zdarzają się nawet ogniste jaszczury, które to są odporne na kule ognia. W takich wypadkach walka za pomocą broni białej będzie wręcz obowiązkowa. Chociaż największym zagrożeniem ze wszystkich stron nadal pozostaje lew i ogromna ilość lwic. Trzeba też pochwalić, że zasada z przyrody została zastosowana. Jeden lew, mnóstwo lwic. Okazjonalnie spotykamy 2 lwy i pełno lwic. Co się czasami zdarza w przyrodzie. Bardzo rzadko, ale wciąż. Czasami lew pozwala, aby jego brat na przykład został z nim, albo przez jakiś czas jego syn. Niemniej jednak, lekcja z przyrody została odrobiona. W takim wypadku pora na Gothica. Kolejne wielkie hordy mrocznych zębaczy i nie tylko. A to dopiero początek. Lepiej wpaść do Azy, rzucić płaszcz Inosa i zrobić porządek ze zbuntowanymi asasynami. W następstwie pozostaje odebranie doświadczenia, ale co ważniejsze, udajmy się w dalszą podróż, gdyż przeciwnicy sami się nie pokonają. Jeszcze ogromne grupki rywali są do pokonania, ale spokojnie. Teraz tak mówię, tak w sumie cały czas. Ale jeszcze większe grupki będą do pokonania, niedługo się nimi wszystkimi zajmiemy, a kiedy się nimi wszystkimi już zajmiemy i zredukujemy je do zera. Wtedy będzie koniec gry i nie będę już mógł mówić, że zostały nam grupki przeciwników do pokonania. Za to jestem w jednej z bardziej irytujących lokacji. Wytłumaczcie mi, kto wpadł na pomysł, że rzucenie ogromnej ilości pełzaczy w jednym miejscu jest wspaniałym pomysłem. To nawet nie będzie delikatna męczarnia przy pomocy kuli ognia, bo nim zdążę zlikwidować wszystkich, to na pewno zdążą skrócić do mnie dystans. Cóż, wygląda na to, że najlepiej będzie rzucić sporo deszczów ognia. Ostatecznie przekształcić to w płaszcz Inosa i siekać za pomocą ostrza. Jeżeli chodzi o ostatnie grupki tych rywali kryjących się w jaskini, ich z kolei było dużo mniej, dlatego kula ognia na nich wystarczyła. Oto twoje kwiaty kaktusa. Zajmijmy się jednym asasynem, a do tego wybierzmy się w stronę kolejnej wioski, gdzie należy zdać raport, odebrać informacje i tak dalej, i tak dalej. Po drodze, jak to na niej znalazło się kilku małostkowych przeciwników. Ale że nie jest to nic ważnego, sądzę, że powinniśmy przejść dalej. Mam twoje futra. Dziękuję! Przysłał mnie Sancho. Czyżby? Tymczasem, gdy znaleźliśmy się w Lago, myślę, że od razu możemy wykonać wszystko, co jest tu dostępne. Bądź co bądź, nie znajdzie się tutaj dużo zadań. Od kilka walk na arenie, do tego masa topielców i potrzebnych z nich trofeł. Do wykonania zadań i poznania imienia persony, która jest przetrzymywana w więzieniu, aka małym domku. Tylko korzystając z trzeciej osoby jesteśmy w stanie użyć przez szparek, kto tam się znajduje. A na sam koniec pozostaje jeszcze kwestia krwiopijców. Jak ja się cieszę, że zainwestowałem w odporność na choroby, jak i na truciznę. Przynajmniej można z nimi spokojnie walczyć i nie tracić później czasu na leczenie się z tych stanów. Dziękuję pięknie. Oto trofea stopielców. Oto twoja paczka bagiennego ziela. Doskonale. Miałem kupić niewolników dla Vasco, ale mnie napadnięto. Och nie. Weź swoich towarzyszy i chodźcie ze mną. Jesteśmy na miejscu. No świetnie. Wiesz co, po prostu sobie stąd idźcie. Słuchaj. Nie, mówię poważnie. Jesteście wolni. Bieżąco potrzebujemy znacznie więcej many do przyjemniejszej rozgrywki. Proszę, mam tu coś dla ciebie. Na długą brodę Innosa. Zapytacie, czemu aktualnie potrzebuję ogromnej ilości many? Ogólnie są na to dwie odpowiedzi. Po pierwsze, idziemy aktualnie do wioski obleganej przez nieumarłych.
do tego świątyni, gdzie będzie tak samo dużo nieumarłych. Mógłbym korzystać z kuli ognia i powoli przejść do przodu i robić z nimi porządek. Jednak uznałem, żeby pokazać wam coś nowego, a nie tylko kula ognia i okazjonalnie miecz, skorzystamy ze zniszczenia nieumarłych. A jak dobrze wiecie, używa to naprawdę ogromnej ilości many. Właśnie to jest jeden z głównych powodów, dlaczego właśnie teraz zainwestowałem tak dużo punktów w manę. Kolejną sprawą jest Nordmar. Powolutku się na niego przygotowujemy. W zimowych terenach będę chciał korzystać z masy płaszczów Inosa. Śmiało będę rzucał po 2-3 deszcze ognia, a dopiero potem walczył za pomocą ostrza. Zapewne zdajecie sobie sprawę z ilości tam rywali, a jeśli nie, to na początku odcinka i tak dałem wam tego przedsmak, kiedy walczyliśmy z masą szkieletów, jak i orków. Dzięki ogromnej ilości many, za pomocą deszczów ognia zoszczędzimy sobie masę czasu i przejdziemy przez to miejsce jak przecinak. Ale w porządku, skupmy się na razie na świątyni do oczyszczenia i tyle. W świątyni nie ma niczego szczególnego. No dobra, prawie. Jedynym zagrożeniem jest mag, bo jak nie posiadamy odporności na magię, to nadal jej nie mamy, a on zadaje nam ogromne obrażenia. Aktualnie pomyślałem także o tym, że dobrze byłoby zainwestować w kowalstwo, dzięki czemu mógłbym zwiększyć odporności w noszonym pancerzu, przez co grałoby się znacznie przyjemniej. Niestety, pomyślałem dopiero o tym po skończeniu gry. Za to w następnym podejściu już o tym nie zapomnę. W chwili, gdy świątynia została oczyszczona ze zła, kierujemy się do najbliższej wioski, która jest pod atakiem ożywieńców. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak wziąć się za jej oczyszczenie. Przy okazji będę wstępował do grup bandytów, którzy ukradli dobra i nie tylko. Jednym słowem będę zbierał wszystkie rzeczy, które to później oddamy w zadaniu. A jak nie, to pozostaje naprawdę dużo tych nieumarłych. Minusem jest to, że zombie plus szkielety oraz mumie, które są w sumie silniejszą wersją zombie, potrafią się szybko znudzić i dosyć szybko nie chce się z nimi walczyć. No ale co poradzisz? W sumie to nic na to nie poradzimy. Biedny jest Gothic 3, jeżeli chodzi o przeciwników. W poprzednich odsłonach to byli przeciwnicy i tyle magii było do wyboru. Niestety, nawet w tej dziedzinie Gothic 3 dostał regresję. Będąc z wami kompletnie szczery, to trochę ubolewam nad czarami w tej odsłonie. Brakuje tutaj takich czarów, z jakich mogliśmy korzystać wcześniej. Finalnie tak wszystko można sprowadzić do podstawowych czarów głównych bóstw, jak kula ognia, lodowy pocisk plus błyskawica. Reszta jest opcjonalna, momentami ułatwiająca życie i przyspieszająca grę, ale gdybyście chcieli, abym wskazał wam 3 najskuteczniejsze czary, śmiałbym wymienił 3 poprzednie, które powiedziałem. My sobie tak gadamy, a przeciwnicy na górze zostali pokonani. Pozostałem jeszcze ci w kopalni, stąd już tylko zabrać rzeczy i kierujemy się oddać parę zadań. Jedną udało mi się ocalić. Proszę, oto ona. Mam stal, o którą prosiłeś. Dziękuję. Przyprowadziłem kogoś. Miguel. To chyba wszystkie twoje skrzynie. Jesteś prawdziwym bohaterem. Miasto znów jest bezpieczne. Stokrotne dzięki. Zlecenie na asasyna jak każde inne. Od razu zapominamy o całej sytuacji i wracamy na pustynne piaski. Kierunek Bakaresz. Tylko jak zawsze, wpierw weźmiemy się za oczyszczanie całej okolicy, a dopiero potem wpadniemy do miasta i wykonamy wszystko, co jest możliwe. W porządku, wejdziemy do miasta, żeby wziąć z niego teleport, aby zaoszczędzić trochę czasu. Tak jak teraz o tym wspomniałem, to też się zastanawia mnie jedna rzecz. Podobno Xarda zniszczył całą magię runiczną, czyż nie? Jednakowoż powiedzcie mi, czym są teleporty do różnych lokacji. Bo po prawdzie wygląda to trochę jak taka runa teleportacyjna. Czyli co, ja czegoś nie wiem, czy jest jakieś inne wyjaśnienie na to. Czy może Xarda zniszczył magię runiczną, ale już magia runiczna w postaci run teleportacyjnych jest spoko i mogła zostać. Weź tu człowieku czasami zrozum, o co chodzi. Zresztą nie ma to sensu. Dużo lepszym wyborem będzie skupienie się na przeciwnikach i na tym, że należy ich pokonać i od co nas interesuje. Dziękuję pięknie, możemy przejść dalej. I jeszcze jeden ogr. Powolutku powinniśmy się kierować w stronę Bakaresztu, bo tak biegam dookoła tych terenów, ale co z kolei tam będzie do zrobienia? Odbijemy od drugiego krańca, gdzie znajdzie się jaskinia, a nawet dwie. Jedna pełna pełzaczy, a druga z kolei pełna bandytów. A idąc dalej natkniemy się na wybrzeże, gdzie to z kolei czeka na mnie pełno przeciwników. To są właśnie rozwiązania w Gothiku 3. Miejsce jest nieciekawe, to dorzućmy tam tysiące. No dobra, może nie tysiące przeciwników, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ta liczba na wybrzeżu podchodziła pod setkę rywali. Tudzież muszę wspomnieć o rozwiązaniu nawet skrzyń. Na mapie jest ileś tam tych skrzyń rozłożonych, ale nagrody są zależne od tego, którą otwieramy. Daje to możliwości zwiedzania mapy jak chcemy i posiadania dowolnej kolejności. Niemniej jednak z drugiej strony zabiera to poczucie wyjątkowości, że w tym miejscu znajduje się coś wspaniałego i coś, co bym chciał zdobyć. Niestety nie jestem fanem tego rozwiązania, a wy dajcie znać. Dobra, powolutku dajmy się do miasta i zobaczmy, co na nas tam czeka. Oczywiście, że jestem najeźdźcą. Wygląda na to, że kolega musi dostać produkt markowy. Poza tym jeszcze sporo przeciwników znajdzie się na wybrzeżu. A kończąc na aligatorach. Naprawdę bardzo mało jest tych aligatorów. Jeszcze mało rzucają się w oczy. Ze wszystkich moich podejść to za każdym razem zapominam, że istniał taki aligator. Naprawdę, kompletnie zapominałem o tym typie przeciwnika.
W samym mieście poszukiwałem szkatułek i jeszcze więcej prostych przeciwników do pokonania się znalazło. Niekiedy był ktoś ze specjalną wymyśloną nazwą. Grając już chwilę w Gothica 3, można się wtedy zorientować, że tacy przeciwnicy posiadają jakąś nazwę, dlatego że są oni potrzebni do zadania. I tak samo będzie w tym przypadku. Do tego odwiedźmy miejsce, o którym wcześniej wspomniałem. Rozpoczynając od jaskini pełnej pełzaczy, wiadomo, pełzacz jak to pełzacz, nic szczególnego i łatwo jest je pokonać. Do tego wszystkiego znajdzie się jaskinia z bandytami, potrzebna do zrobienia zadania powiązanego z raportem. I kiedy już się z tym uporamy, pozostaje wybranie się w stronę wybrzeża, gdzie to z kolei będzie pełno topielców. A tak w ramach odpoczynku otrzymamy szwadron orków. Nie no, dzięki gro, naprawdę piękne dzięki. I tak po prawdzie to tyle będzie z tego miejsca. Pozostaje jeszcze Mora Sul, przeszukanie wszelakich ruin, do tego robienie masy zadań i tereny piaszczyste zostaną wykonane. Albo bardziej, odbijanie miast, tak aby władze nad nimi mogli przejąć koczownicy. Na koniec, po odbiciu każdego miasta, skierujemy się w stronę ich stolicy i miejsca Zubena. Po drodze zapewne będzie kilku przeciwników, ale nie spodziewam się, żeby były tam jakieś wielkie ilości, bo o ile dobrze pamiętam, to droga do niego, jak i okolice należały do względnie bezpiecznych. Na koniec zrobimy i tam porządki. Wtedy będę mógł stwierdzić, że wszystko co należało zrobić zostało zrobione, a Warant jest bezpieczny. Niebawem skierujemy się w stronę Nordmaru, tam będzie oczywista oczywistość, czyli wykonanie wszystkich zadań, pozbycie się wszystkich orków, nic więcej raczej dodać tam nie trzeba. Na koniec wrócimy do Myrtany, jako dobrze wyszkolony paladyn, nauczymy się umiejętności paladyna od króla, czyli już będziemy paladynem i wszystko pasuje do tytułu. Odbijemy wszystko z rąk orków, a na sam koniec pozbędziemy się króla i tym samym sami się nim staniemy. Wszystko wydaje się dosyć proste, a więc przejdźmy do długiej realizacji. Aczkolwiek najpierw chwila przerwy na szybkie starcia na arenie. Czy ja wam muszę mówić, że obijałem kulą ognia, a potem już dobrze wiecie jak to wyglądało. W związku z tym skupmy się na ostatnich przeciwnikach, którzy są jeszcze blisko miasta i przejdźmy do oddawania zadań. Przybywam z daniną od kupców. Dobrze. Przysyła mnie Benito. O czym donosi? Przynoszę raport Akrabora. I? Jest w porządku. Dobrze więc. To powinno wystarczyć. Oferujesz tylko tych kilka monet? Przysyła mnie Ateras. Chcemy zająć Bakaresz. Skoro kolejne miasto zostało oczyszczone, priorytetowo wybieramy się w stronę ruin, gdzie to musimy odnaleźć trzy pozostałe klucze. Jeden już otrzymaliśmy od Lestera, a drugi otrzymamy od Saturasa. Ale tylko w momencie, kiedy odnajdziemy trzy pozostałe. Po chwili przechodzimy do wielkich poszukiwań, które nie będą należeć do trudnych. Odbiegamy wszędzie gdzie się da, walczymy z każdym kogo napotkamy, a na koniec przeszukujemy zwykłą skrzynię, która w większości wypadków będzie pilnowana przez wielkie hordy. Czy to pełzaczy, czy nawet nieumarłych, na dobitkę jest jeszcze jedna skrzynia, gdzie będzie akurat kilku strażników świątynnych, więc ta jedna jedyna będzie bardzo łatwym celem. Poza tym otrzymujemy od Saturasa mapę, która dokładnie wskazuje nam lokację tych kluczy. Z drugiej strony, jeżeli już rozpocząłem oczyszczanie całej mapy, to i tu się tego trzymajmy. Pokonajmy każdego, do tego otwórzmy wszystkie skrzynie i prędzej czy później na pewno uda mi się odnaleźć to, po co tu przybyliśmy. Ostatecznie otrzymujemy ogromną okazję do walki z jaszczurkami. Tylko lepiej, kiedy nie są to ogniste jaszczurki, bo wówczas nie mogę walczyć za pomocą kuli ognia. Sytuacja ma się podobnie z ognistymi golemami. Co więcej, koledzy potrafią tak samo jak ja atakować kulą ognia. Jeśli nie będę unikał tych ataków, to mogę przez to mocno oberwać. Wcześniej zawsze korzystałem z szat. Tak jakoś te odporności na magię działały. Do tego posiadałem umiejętność lekkich szat, wskutek czego miałem jeszcze większe odporności. W tym wypadku zbroja paladyna nie posiada żadnych ogniowych czy to magicznych odporności. Żeby tego było mało, nie mam rozwiniętego kowalstwa, a z uwagi na ten fakt nie mogę zainwestować w ulepszenie pancerzy. Tak jak wspomniałem, zorientowałem się o tej umiejętności praktycznie pod koniec gry, kiedy było już za późno. Aczkolwiek dobrze w ogóle, że się o tym dowiedziałem. Przynajmniej podczas kolejnego podejścia będę o tym pamiętał. Najważniejsze jednak z tego wszystkiego jest to, że udało się pozbyć wszystkich obecnych tu rywali. Plus odnaleźć klucze. No to co? Kierunek Saturas. Mam cztery pozostałe klucze. Co teraz? Będziemy tu czekać. Inwestujemy punkty w prastarą wiedzę, a do tego pozbywamy się strażnika. No proszę, zadziałało. Bieżąco pozostaje dostanie się na sam dół świątyni, gdzie to z kolei odnajdziemy szatę Adanosa, a zarazem kolejny artefakt tego boga wpadnie do naszej kolekcji. Tutaj sytuacja dużo się nie różni od poprzedniej świątyni. Należy uważać na maga, w tym przypadku kilku magów, a cała reszta przeciwników jest na tyle trywialna, że nie będzie sprawiała nam większych problemów. Mimo wszystko nie będę ukrywać, że magowie potrafią strachu wygenerować. Spamią tak samo jak ja swoimi czarami. W związku z tym staje się dzięki temu jednym z najbardziej niebezpiecznych rywali. Jednakowoż potrafimy myśleć i wykorzystywać otoczenie na naszą korzyść. Finalnie zabieramy szatę Adanosa i powolutku kierujemy się w stronę Mora Sul. Oczywiście nie wybiorę najprostszego sposobu, aby się tam dostać. Czytaj teleport.
tylko wykorzystamy siłę naszych nóg, a dokładnie to bezimiennego, aby przebiec się przez ten kawałek drogi, bo tak jak możecie zauważyć, na pozór zostało jeszcze tutaj kilku przeciwników do pokonania. Ku pamięci i zawczasu skierujmy się w stronę Paladyna, który zleci nam zadanie na pełzacze. W konsekwencji odnajdziemy tam kolejny puchar. To znaczy, że wciąż masz klucz do świątyni. Daj mi go. Dobrze, domyślam się. Co planujesz? Chodźmy znaleźć tego rannego pełzacza piaskowego. Tak czy inaczej, zanim wezmę się za robienie zadań, należy skorzystać z naszego wzoru, jakim idziemy cały czas. Wpierw wszystkie tereny dookoła miasta, do tego mnóstwo walki. A dopiero na koniec wybieramy się w stronę cywilizacji i bierzemy się za zadania. Jedyny taki przytyk, jaki mógłbym zarzucić obecnemu pancerzowi, to jego statystyki obronne. Oczekiwałem, a to już jest bardzo złe, bo lepiej nie mieć oczekiwań, gdyż później można się na tym ładnie rozczarować. Wszak mówię o takich oczekiwaniach, że myślimy, że coś się stanie, albo będziemy mieli nadzieję, że coś się stanie. O, to bardziej pasuje. W momencie, gdy coś takiego się nie stanie, dostarcza nam to tylko rozczarowań. Niby znam tę zasadę, że lepiej nie mieć oczekiwań, bo wiadomo, wtedy się nie zawiedziemy, no ale co poradzisz. Ale tak czy owak, potrafię się samemu raz na jakiś czas na to złapać. Wracając, bardzo uciekłem od tego, co chciałem powiedzieć. Sądziłem, że pancerz Paladyna będzie bardziej skuteczny i zapewni mi poczucie bezpieczeństwa, jakie to generowało w drugiej odsłonie, ale niezbyt. Życie wciąż potrafiło szybko spadać, a czary rywali, mimo dużej ilości życia, wciąż są największym zagrożeniem. A tak jeszcze odbiegając, to udało się wykonać proste zadanie na pustynne cieniostwory. Całkiem nieźle. Jak sobie aktualnie myślę o tych pancerzach, to stanowczo lepszym wyborem stają się szaty. Nie dość, że ładnie wyglądają, chociaż jest już to kwestia indywidualna. Czy coś wam się podoba, czy nie? To zapewniają one dobre odporności na magię. Jeśli oglądaliście moje pierwsze podejścia do Gothica 3, to możecie pamiętać, że wtedy grałem tylko z ilością życia w postaci 200. Aktualnie z tego 3 razy więcej, a może nawet i więcej. Niestety nie pamiętam teraz, ile na tamten etap posiadałem życia. Wszelako nie zmienia to sytuacji, że obecnie jestem bliżej porażki, niżeli we wcześniejszych podejściach, gdy przychodziłem do starcia z postaciami magicznymi. Wszystkich jednostek bliskiego starcia nie liczę. Raczej nie będę zaliczał ich do zagrożenia z tego powodu, że jeżeli wpadniemy nawet w ogromną grupę rywali, zaczną nam zadawać chore obrażenia, wystarczy trochę poskakać, do tego użyć sprintu i zaraz im uciekniemy. Wówczas pozostaje wyleczenie się za pomocą szybkiej magii, bądź też mikstur. I na spokojnie powracamy do dalszego starcia i nie ma z nimi żadnego problemu. Jak jeszcze korzystamy z magii, to nawet nie mają szans do nas się zbliżyć. Powiem wam tak, ja tutaj się rozgadałem jak zwykle, a wy pewnie oprócz tego, że widzicie, że walczę z przeciwnikami, możecie się zastanawiać, co ja właściwie oprócz tego robię. Bądź też nie. Niemniej jednak udałem się w stronę kolejnych ruin nie bez powodu. Odnajdę tu jedynie jeden klucz, który to posiada ork dowódca. Ale w tym miejscu jest wciąż sporo zadań do wykonania, o których to byśmy się dowiedzieli z miasta. Tudzież już wcześniej grałem w Gothica 3, tak więc plus minus pamiętam część tych zadań i co należało wykonać, aby skończyć te zadanie. A z tego powodu mogę niektóre zadania wyprzedzić. Tu pozbyć się grupy bandytów, tam odnaleźć jakąś rzecz, a nawet zaginionego asasyna. Zająć się niebezpieczną grupą, która to wcześniej pozbyła się wcześniejszego asasyna i tak dalej, i tak dalej. Niebawem skierujemy się w stronę miasta i wtedy już będziemy mogli oddawać wielki wężyk zadań. Swoją drogą, to już pobliskie okolice robią się coraz bardziej bezpieczne i co za tym idzie, coraz trudniej jest wpaść na kogokolwiek. Zarazem to i dobrze i źle. Idziemy do przodu, w samej grze robimy progres, aczkolwiek ta walka i levelowanie w Gothiczku jest tak bardzo uzależniająca. W takim wypadku sądzę, że powinniśmy skierować się do miasta i wykonać parę zadań. Oto twoje 700 złotych monet. Dziękuję ci, ojcze honoru. Zaprowadź mnie do tych pustynnych rabusiów. W porządku, czasami zaatakujemy pustynnych bandytów, przynajmniej klucz z nich mam. Po chwili skierowałem się w stronę areny. Mało tego, postanowiłem wygrać wszystkie potencjalne utarczki. Niebywale należy także wspomnieć o arenach, które wyglądają jak prawdziwe areny, a nie jakieś miejsce do wypasania świń. Widać, że w tej Myrtanie to biedą wieje. Przyniosę ci wazę ze świątyni. Świetnie. Zabierz Orknaroka do świątyni pradawnych. Mam tu dla ciebie niewolnika. Przyprowadzasz mi nordmarskiego wojownika? Chyba cię już nie potrzebuję. Powinienem cię walnąć w gębę. No i jak będzie? Dobra. Chcę kupić Alimę. Przynoszę złoto dla Gonzalesa. A może Gonzalesa interesuje bagienne ziele? Przynoszę mu księżycowe ostrze. Sprowadzam przepiękną tancerkę. Zgadza się. Oto amulet Ili. Nie jesteś już zadłużony. Dziękuję. Przynoszę pozdrowienia od Hamida. Sprowadziłem tu kogoś dla ciebie. Piękna Jasmin. Daj mi klucz do świątyni. Na domiar tego udało się zdobyć wszystkie klucze. Wybierzmy nieuczęszczaną trasę, pokonajmy ostatnich przeciwników i skierujmy się w stronę ostatniej świątyni. I gotowe. Spokojnie, w tym wypadku nie będzie inaczej. Czeka na nas mnóstwo tych samych przeciwników. Patrząc jeszcze na to przyszłościowo, już nie musimy być mili dla asasynów plus orków, które znajdują się na tych terenach.
Plan wygląda następująco. Zdobędziemy koronę Adanosa, po czym samemu mianujemy się tytułem Króla Paladynów i wybierzemy się w stronę każdej wioski, miasta itd. Odbijemy je z łap kolegów w czarnych ubraniach, a na koniec złożymy wizytę Zubenowi. Ale żeby tego było jeszcze mało, nagle pojawili się nieumarli. Mógłbym się starać, aby ich likwidować pojedynczo, tylko po co? Już na żadnym zadaniu mi nie zależy, w takim razie śmiało korzystamy z deszczu ognia, które skutecznie będzie tu działać. Stąd niektórzy się orkowie oberwą i po problemie z nimi będzie. Podobnie jak z nieumarłymi. Będziemy powolutku rozwiązywać już te wszystkie sprawy. Co się tyczy tych wszystkich zombie i mumii, jest na nie zadanie dla maga wody. Tutaj są dwie możliwości. Po pierwsze, biegniemy szybko do najbliższej jaskini na zachód stąd i informujemy go o tym, co się stało, po czym wspólnie wyruszamy w bój. Drugim pomysłem jest pozbycie się części przeciwników i dopiero wtedy wracamy do maga. Tak czy inaczej, będzie chciał z nami przebiec się 5 razy i dostarczyć nam reputację u koczowników, jak i doświadczenie. Kapryśnie wybrałem najgorszą możliwą drogę, ale to tylko z tego powodu, że nie miałem na ten temat wiedzy. Pozbyłem się od razu wszystkich nieumarłych dowódców, co skutkuje tym, że zadanie się zakończyło. A już więcej nie mogę się wspólnie wybrać z magiem. W ten sposób trochę doświadczenia straciłem i jak wcześniej wspomnianej reputacji. Cóż, przynajmniej będę pamiętał o tym na przyszłość. Jeżeli chcę się z tego wyciągnąć jak największe profity, nie powinienem akurat tego zadania tak wcześnie wyprzedzać. Tak jak wspomniałem dużo wcześniej, z każdym kolejnym podejściem uczę się nowych rzeczy, aktualnie wystarczy zebrać te wszystkie informacje, poprawić się w kolejnym podejściu i nie popełniać już takich błędów, jak i dostosować jeszcze lepsze sztuczki i rzeczy, których się teraz nauczyłem i wtedy wszystko będzie wychodziło znacznie lepiej. W każdym razie, z magiem wody już sobie porozmawialiśmy, dlatego teleportujemy się do Faring i bierzemy się za podniesienie kamienia muńskiego. Podniosłem kamień. Widziałem. Pozostaje jeszcze kwestia ostatnich walk na arenie, chociaż areną bym tego nie nazwał, a miejscem, gdzie przesiadują świnie. Ale to czysta formalność do zrobienia, plus siła do odebrania. Ty, czekaj, pasuje. Miejsce, gdzie się chowa świnie, a tutaj mamy orków. Dobra, wszystko w temacie. Zwyciężyłem. Masz mój szacunek. Osiągnąłeś szczyt kariery gladiatora. Bieżące statystyki prezentują się następująco, a ja pakuję jeszcze więcej punktów w prastarą wiedzę. 600 musi być. Wypełniając dalej mój wcześniej wspomniany plan, aktualnym celem jest odbicie każdego miasta na pustyni. Czy będzie to trudne? W sumie to nie. Najczęściej będziemy korzystać z płaszczu i nosa, do tego zabawa za pomocą ostrza i nim zdążymy się zorientować, pozbyliśmy się wszystkich nieprzyjaciół. Ratujemy Watrasa, do tego spotykamy nielicznych rywali po drodze, którym się jakimś cudem ominąłem i wykonajmy zadanie z odstawieniem go w bezpieczne miejsce. W porządku, możemy powrócić do odbijania miast. Sprowadziłeś Watrasa. Podzielimy się z tobą wszystkim, co mamy. Po tym wszystkim wracamy do długiego zajęcia polegającego na odbijaniu. Zanim wszyscy się na mnie obrażą i zaczną mnie atakować, początkowo wybierałem takie miejsce, gdzie było jak najwięcej ludu, bądź też znajdowali się najniebezpieczniejsi rywale. Czytaj magowie, którzy zadają ogromne obrażenia. Gdy znalazłem się w takim miejscu, rozpoczynałem rzucanie masy deszczów ognia, celem uzyskania jak największych obrażeń w tym miejscu. Na domiar tego, gdy nałożyłem parę tych samych czarów na siebie, wejście pod płaszcz kończyło się jednym i tym samym sposobem. Przeciwnicy samoistnie znikali i nawet nie mieli okazji, by się do mnie zbliżyć. Wszak wyglądamy bardziej jak mag, niżeli jako paladyn. Ale powiedzmy sobie szczerze, oczyszczanie tak wielkich skupisk z nieprzyjaciela byłoby średnio przyjemne. Oczywiście, niekiedy posiłkowałem się mieczem, ale w innych wypadkach jeszcze kulą ognia. Chociaż bardziej w momentach, gdzie nie biegło na mnie dziesiątki rywali. Tylko chwilę, gdzie było ich kilku, a wówczas starcie należało do tych przyjemnych. W tym miejscu największym zagrożeniem będzie sam mag, dlatego w pierwszej kolejności się go pozbywamy, w zanadrzu tworzymy masę deszczów ognia, które nie pozwalają pobliskim przeciwnikom za szybko się do nas zbliżyć. Po pewnym czasie przerzuciłem się na oręż, też ognia działa świetnie. Zadaję im dodatkowe obrażenia, do tego podpala, co powoduje obrażenia czasowe. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest i tak, że rozbija ich obronę. W ten sposób mogę spamować atakami i nikt nie blokuje moich ruchów. A z tej uwagi wszelakie starcia idą znacznie szybciej. Wraz z tym pomyślałem, co można byłoby zrobić, aby skutecznie i przyjemnie odbijać te tereny jako zwyczajny paladyn. I wiecie co, mogłem skorzystać z pomocy koczowników, którzy chętnie by mi jej udzielili. Wygląda na to, że podczas kolejnego podejścia, gdy już nie będę miał dostępu do tak epickiego zaklęcia grupowego, powinienem skorzystać z ich pomocy i zapewne tak zrobimy. Pozostało jeszcze jedno miejsce do oczyszczenia, ale najpierw długa droga w tą stronę. Kilku przeciwników i chwila moment jesteśmy u celu. U Zubena sprawa niczym nie będzie się różnić. Wpadamy w jak największą grupę przeciwników i zaczynamy naszą zabawę. W momencie pozbycia się wszystkich stwierdzę, że pustynia została wykonana. Tylko najpierw pokonajmy wszystkich na moście w bardzo piękny, epicki, a zarazem szybki sposób. Tym niemniej pozostaje jeszcze kilku przeciwników, ale będąc z wami szczery, to nic szczególnego. Bardziej należy się przejmować z Zubenem, który to zadaje ogromne obrażenia, plus ma bardzo dużo życia.
Jestem pewien, co mnie podkusiło, ale zdecydowałem się na uczciwą walkę. Trzeba przyznać, że wyglądała ona nawet bardzo dobrze, ale pod koniec Zuben musiał mi dostarczyć trochę emocji. Dobra, dzięki stary, ale to już jest koniec. Teraz należy tylko to wszystko zebrać, zająć się lwami, które sobie żyją w środku pałacu, a na koniec opróżnić jego skarbiec. Każdy jest zadowolony, nie? No może oprócz samych asasynów, ale dobra. Powracamy do Faring i tylko tyle nas interesuje. Z tego miejsca kierujemy się na dalsze poszukiwania Xardasa. W związku z tym nie idziemy od strony przełęczy pilnowanej przez orków, tylko wracamy do trasy, którą biegliśmy praktycznie na samym początku odcinka. Stąd droga do Xardasa będzie znacznie szybsza, a przy okazji wykonamy sporo zadań, takich jak biały rozpruwacz. Wtedy, gdy przybędziemy do klanu Wilka, od razu oddam zadanie i nie będzie trzeba tyle razy kursować w tą i z powrotem. Sytuacja ma się podobnie z innymi przykładami, innymi zadaniami bardziej. Tak jak wspomniałem, to dopiero początek Nordmaru, bo ten sam teren też do jakichś wielkich nie należy. Ale różnice wysokości, do tego wszystkiego mnóstwo rywali, którzy praktycznie są jeden na drugim bardzo, ale to bardzo spowolni nam działanie na tych terenach. Co jednak muszę powiedzieć, to to, że najprzyjemniej mi się robiło cały Nordmar od tej strony, niżeli od przełęczy. Jakoś bardzo wszystko płynnie wtedy szło. A może to przez to, że mam przygotowaną mapę, o której wam wcześniej wspomniałem? Taka też jest możliwość. Zresztą udało się rozbić kolejną wielką grupę orków. Kierunek wieża Xardasa. Było nie było, jeszcze sporo przeciwników po drodze będzie. Sądzę też, że jest to świetna okazja, aby przedstawić wam mój plan na to miejsce. W skrócie i na temat. Wpierw pokonamy wszystkich rywali w tym miejscu. Dosłownie, każdego przeciwnika. Odnajdziemy ukryte miejsca, które to wynikają z zadań, a przy okazji sprawią, że będziemy mogli tylko odbierać doświadczenie. Na przykład miejsce z ukrytymi złożami magicznej rudy. Ale to takie wiecie, wyciągając pierwsze z brzegu. Na przykład jeszcze jest plaga goblinów, bądź też biały cieniostwór. Do tego należy wydobyć rudę z każdego dostępnego miejsca, gdyż finalnie będziemy potrzebować jej w ogromnych ilościach. Tak, aby wypełnić kilka zadań. Bardzo nie lubię tego motywu, ale co poradzisz. Z jednej żyły wykopiemy około 2-3 bryłek rudy, a w zadaniach z kolei będzie ona potrzebna w setkach. No, świetnie. Tak czy siak, wieża Xardasa znajduje się przed nami. Wykonajmy podstawy podstaw, czyli niszczymy jego sługusa i pora o czymś pogadać. Mówisz o wyborze między Inosem a Beliarem. Ja nie wiem, kto mu pozwolił wstać. Kierując się na północ, odnajdziemy tam bardzo przydatne i ważne miejsce. Po pierwsze, kolejna wielka grupa orków, którą należy pokonać, by finalnie móc ukończyć zadanie powiązane z wypędzeniem orków z Nordmaru. Przy czym będziemy musieli pokonać każdy większy orkowy obóz. A dosłownie za nimi znajduje się grobowiec, w którym to odnajdziemy ostatni artefakt Adanosa. Po prawdzie wszystkie artefakty dodają piękne bonusy do naszej postaci, ale nie zmienia to faktu, że będziemy mogli się skierować wtedy w stronę ogromnej kuźni i je spalić. Ale nie, w tym podejściu nie zakończymy sprawy po stronie Adanosa. Dzisiaj wybierzemy drogę Inosa, co jest raczej oczywiste z tego powodu, że gramy paladynem. Za to kolejne podejście wykonamy po stronie Mrocznego Boga. Jeszcze nie wiem, jak tam zrobię build i pod co zagram, ale niedługo wszystko się stanie jasne. Obecnie skupmy się na tym, co jest teraz. Jednym słowem, masakrowanie hord nieumarłych, a gdy już się z nimi wszystkimi uporamy, odłóżmy kamień przodka na miejsce i odbierzmy moc pradawnego. Pasuje. To jak, powracamy na track i nie tylko w celu wykonania wszystkich zadań, które są tutaj dostępne, plus pozbycia się każdego. Swoją drogą i tak nie uzyskamy 100% reputacji u każdego. Z tego powodu, że niektóre misje wymagają, abym z kimś pobiegł, zabrał jedną osobę z jednego klanu, do tego drugą z drugiego i tak dalej, i tak dalej. Będąc z wami szczery, kompletnie nie chce mi się robić tych zadań, gdyż jest to tylko niepotrzebne wydłużenie rozgrywki. W tym samym czasie mogę samemu dać się do wielkiej kuźni, gdzie zagnieździli się orkowie i samotnie zrobić z nimi porządek. Przy okazji nie martwiąc się o moich kompanów, czy sobie poradzą, czy też nie. Gothic 3 daje nam sporo zadań, sporo możliwości, ale nie idźmy też ślepo po tych zadaniach. Niektóre zostawię w spokoju, innych kompletnie się nie podejmę i gram tak jakbym chciał. Chyba nie zawsze warto ślepo podążać za każdym doświadczeniem, aczkolwiek Kult Expa będzie na mnie za to krzyczał. Lepiej zostać przy tym, by gra była przyjemniejsza, a te kilka punktów, 5 czy tam 10, pewnie niewiele zmieni. Ponieważ i tak od poziomu 75 każdy ma do nas zielony kolorek. Oczywiście mówię tutaj o reputacji w danym mieście, bądź też całą frakcję. Który to oznacza, że nas lubią i posiadają milsze odzywki w naszą stronę. Ale na tym to wszystko się kończy. Będę miał jeszcze reputację w Nordmarze na poziomie powyżej 75, więc i tak każdy pancerz będę mógł zakupić. Tyle, że w tym podejściu nie będzie mi on kompletnie potrzebny. Niemniej jednak, kiedyś chciałbym zrobić jakiś build pod pancerz z Nordmaru. Jeśli macie jakieś ciekawe propozycje, to możecie napisać. Jak zawsze jest szansa, że jeżeli spodoba mi się wasz pomysł, to wtedy go wykonam. Co do samych śnieżnych terenów, cóż, będzie problem, aby szczegółowo opisać, czym się zająłem. Ponieważ tylko walczyłem, walczyłem, no i ostatecznie jeszcze walczyłem, ale sami już pewnie to zaobserwowaliście. No i biegałem od jednej grupki bandytów,
potworków, może nie tylko bandytów, co potworków, do drugiej grupki. I tak cały czas. Sądzę też, że nie ma sensu wam mówić, że aktualnie prowadzimy starcie z grupą śnieżnych wilków, a teraz przeszliśmy do starcia z kotem szabelzębnym i tak dalej, i tak dalej. W skrócie powiem, że chciałem odwiedzić każdy grobowiec, plus pozbyć się wszystkich orków z Nordmaru, no i po drodze pozbyć się każdego, kto stanie na mojej drodze. Taka mała ciekawostka, dopiero teraz, kiedy przygotowałem sobie mapę i mam ją przed sobą, dosłownie przed monitorem, zauważyłem, jak szybko można wykonać te miejsce. Kiedy wiesz, gdzie się kierować, co się gdzie znajduje i w jakim miejscu należy się pozbyć kluczowego przeciwnika do wypełnienia zadania. Za pierwszym razem, kiedy grałem, to ja tyle razy błądziłem, biegałem w tom i z powrotem, tu jak kurier. Wiecie, od klanu wilka na przykład startowałem, przebiegałem przez pół mapy tylko po to, żeby potem znowu wrócić do klanu wilka i znowu przebiec ten sam kawał drogi, ponieważ chwilę dalej było kolejne zadanie. I tak to właśnie się człowiek męczył z tym Nordmarem. Obecnie mam w pobliżu swoją ściągawkę, którą będę chyba trzymał już zawsze, by móc zerknąć, zobaczyć, czy czegoś nie ominąłem i tak dalej. Kolejni orkowie zostali pokonani i jak widzicie, dzieje się tutaj wielka zabawa. Nie dość, że masa orków to jeszcze nie umarłych, którzy walczą między sobą. Bynajmniej nie będę na to narzekać, mogę wpaść w sam środek zamieszania, rzucić deszczem ognia, a i nikt sobie z tego niczego nie robi, bo przecież są skupieni na sobie. No dobra, prawie nikt sobie z tego nic nie robi. Jakieś pojedyncze jednostki zawsze się znajdą, ale to drobny i małostkowy szczegół. Idąc w głąb, już nie będzie orków, ale za to więcej szkieletów. Bądź co bądź, odstawmy kamień przodka na miejsce i wyruszmy dalej. Kamień przodków pasuje idealnie. Nie pozostaje nam nic innego, jak wybrać się dalej w drogę i walczyć z kolejnymi zastępami wroga. Zapomniałem wspomnieć, ale od momentu posiadania korony Adanosa zwiększyłem swoje odporności na magię, jak i ogień. Bardzo w niskich ilościach, ale wciąż. Zastanawiałem się także nad użyciem szaty Adanosa, ponieważ wraz ze wszystkimi artefaktami współczynnik wskakiwał mi do 250. Jak dobrze pamiętam ze wcześniejszych rozgrywek, powodowało to to, że byłem praktycznie jak czołg, którego pomimo niskiej liczby życia nikt nie był w stanie ruszyć i nic nie dało się mi zrobić. Życie spadało bardzo powoli. Także przestałem się tym jakkolwiek przejmować. Bieżąco posiadamy pancerz paladyna, który zapewnia mi tylko 100 obrony. Plus jeszcze to, co wpadnie z korony. Jednym słowem, dużo lepiej byłoby grać z wykorzystaniem szaty. Niestety, pojawia się w takim wypadku problem z imersją, bo jak to, paladyn, a tak biega sobie z szatą? Koniec końców, wychodzi na to, że wygląd jest ważniejszy niż statystyki. Co nie zmienia faktu, że kusi mnie, aby ją założyć i przestać się martwić kimkolwiek. Plusem na pewno jest to, że zbliżamy się coraz bliżej klanów, a gdy wykonamy porządki dookoła ich terenów, pozostanie już tylko oddawanie zadań wszelakich i cały Nordmar zostanie ukończony. Cała reszta to będzie przyjemny spacerek. Uruchomimy deszcz ognia i będziemy odbijać zielone tereny. Mało tego, jest to jeden z najprzyjemniejszych momentów w montażu, ale jest to bardziej dla mnie taki mały plus podczas pracy nad tym odcinkiem. Prawdopodobnie większości z was i tak to nie interesuje. Chyba że faktycznie chcielibyście od czasu do czasu posłuchać o tym, jak mi się montuje i pracuje nad odcinkiem. Bądź też co najbardziej mnie frustruje podczas pracy nad na przykład takim Gothiciem 3, a co najbardziej mnie cieszy. Dajcie znać, co o tym uważacie. Jeżeli faktycznie będzie dużo zainteresowanych, to pomyślę o tym, aby coś takiego w którychś bardziej minutach wolnych dodawać takie moje małe dygresje, kompletnie niepowiązane z grą, a bardziej z samym momentem tworzenia odcinka. Jeżeli ktoś by mnie spytał, co sprawia, że mam największą frajdę w Gothiku 3 i daje mi największą motywację do pracy, to nie powiem, że sama przyjemność z gry, gdyż uważam, że jest dużo lepszych, a zarazem ciekawszych gier do ogrania. Ale jeśli mnie słuchaliście uważnie od początku, to zapewne już znacie odpowiedź. Nie mogę się doczekać chwili, aż przebrnę przez te przyjemne, mniej przyjemne i nieprzyjemne momenty podczas tworzenia tego filmu, aby finalnie go upublikować i móc obejrzeć i cieszyć się efektem pracy. Wystarczy już tych wszystkich dygresji niepowiązanych z Gothiciem. Wszakże mamy sporo przeciwników do pokonania. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo wszelakiej maści przeciwników do pokonania. Zaczynając od goblinów, idąc po niebezpieczne wilki, które jak rzucą się na was grupą, to nawet nie zdążycie wyprowadzić jednego prostego ataku. Od czasu do czasu natrafimy na obóz orków. Świetnie znaleźć jakieś miejsce, gdzie oni zbytnio nie mają dostępu. Z kolei mi pozwala na rzucanie dowolnej liczby deszczów ognia. Chwila, moment i orkowie zostali pokonani. W sumie to tylko chodzę i walkę wam pokazuję, bo naprawdę trudno jest pokazać tutaj cokolwiek innego. Nie zdąży człowiek przejść kilka metrów, a tu zaraz kolejna grupa przeciwników do pokonania i następna i po chwili jeszcze jedna.
Brak również tu miejsc ciekawszych, jak to wyglądało w Myrtanie. Co prawda, nie należą one do świetnych jak w innych odsłonach, ale wciąż mogłem tam znaleźć jakieś roślinki, małe farmy, jaskinie i tak dalej, można byłoby wymieniać. W bardzo ogólnym rozrachunku, wydaje mi się, że Gothic 3 został zrobiony trochę tak jak choinka. Myrtana to taki przód choinki, bo widać, że jest tam dużo miejsc zadbanych, coś tutaj można zwiedzić, tam coś odkryć, tutaj mamy gońców, tutaj jakieś kolejne zadania, jakieś mało nieoznaczone miejsca, no i tak dalej. Z kolei, kiedy popatrzymy sobie na Warant, jak i Nordmar, to taki tył choinki. Niby coś tam jest, ale w większości wypadków jest to w małych ilościach. Są to nudne rzeczy w porównaniu z zielonymi terenami. Wiadomo, więcej przeciwników zostało umieszczone na małych terenach, a na pustyni to dopiero ujrzymy różnorodność, ruiny bądź też oazę. Z kolei tutaj chyba każdy zauważył, że największą atrakcją są przeciwnicy. W każdym razie, skupmy się na oczyszczeniu kolejnego grobowca przodka. Korzystamy z mocy deszczu ognia, samemu rąbiemy wszystkich przeciwników, którzy zdecydują się podejść pod ostrze. Na zakończenie tego miejsca, jak w większości grobowców, polecam użyć deszcz ognia celem szybkiego pozbycia się chrząszczy. Dodatkowe 25 doświadczenia razy ilość chrząszczy zawsze przyjmiemy. Pasuje. Powolutku miejsce staje się puste i wolne od przeciwników. Sądzę, że w takim razie możemy się skierować w stronę klanów. Wpierw klan ognia, jak i klasztor, aby odblokować drogę Inosa. Wiadomo, więcej umiejętności będzie można zainwestować, a przy okazji stać się wreszcie paladynem. Witaj, wróg. Xardas szuka artefaktów Adanosa. Odnalazłem artefakty Adanosa. Teraz weź moje berło. Oto 5 paczek broni. Doskonale. Ależ oczywiście, droga do samego klasztoru nie może być pozbawiona niebezpieczeństw. Przynajmniej klasztor jest niedaleko od klanu ognia, więc w miarę szybko powinniśmy tam dotrzeć. Odblokujmy sobie drogę Inosa, do tego weźmy już wszystkie ogniste puchary i jeszcze należy wrócić do króla, aby nauczył nas kilku umiejętności. Osobiście nic mnie tu już więcej nie interesuje, dlatego biegniemy wprost do Miltena. Weź mój ognisty puchar, odszukaj pozostałe 11. To był ostatni. Inosie, chcę dla ciebie walczyć. Wkroczyłeś do klasztoru jako sługa Inosa. I powracasz jako jego wybraniec. Naucz mnie walki w stylu paladyna. Pokaż mi, jak się leczyć. Tak prezentuje się moja obecna postać. Umiejętności paladyna zostały odblokowane, czyli oficjalnie po długiej drodze w końcu możemy nazwać się paladynem. Z kolei ta umiejętność zwiększy nam jeszcze bardziej obrażenia. Teraz należy zainwestować w umiejętność, która zwiększy zadawane obrażenia orkom, aby jeszcze bardziej to spotęgować. Gdy zdobędę jeszcze jeden poziom, to już wiem, w co zainwestuję punkty. Plany planami, ale tu wciąż jest pełno pokrak do pokonania, plus grobowców do oczyszczenia i mocy pradawnych do zebrania. Później w klanie ognia oddamy wszystkie zadania, jak nie we wszystkich klanach naraz. Ilość oddanych zadań zapewne nie będzie aż tak bardzo zadumiewająca, jakby mogło się wydawać, bo tak naprawdę niektóre zadania już robimy po drodze. Tak jak wspomniałem, niekiedy wystarczy tylko pokonać jedną grupę bandytów, potworków i tak dalej i zadanie kończy się sukcesem. Zadziałało. Pozostaje na tym wszystkim skupić się jeszcze bardziej. Momentami zaczynam sobie myśleć, że ten Gothic 3 zamiast przypominać grę fabularną z rozwojem postaci, to zmienia się w grindowanie przeciwników i bardziej takie MMO. Odcinek obstawiam, że będzie trwać około 2 godzin, a co robimy praktycznie przez 90% czasu spędzonego tutaj? Walczymy i pokonujemy przeciwników. A to wszystko po to, aby zebrać punkty nauki, które przeznaczymy na większe statystyki, aby móc jeszcze szybciej walczyć z przeciwnikami. Brakuje mi czegoś w Gothic 3, żeby odbić się od tej tylko walki. Można oddawać zadania, oczywiście, ale w większości z nich po prostu polega na tym, żeby z kimś powalczyć. Nie chodzi mi nawet, że walka mi jakoś przeszkadza, bo w końcu to jest tylko gra, a nie prawdziwe życie. Mimo wszystko, wydaje mi się, że Gothic 3 jest ciutkę za długi. Już powoli zaczyna mnie łapać rutyna i pomysły do rozmowy i opisywania, co robimy w grze. Bo jak, po raz szósty mam wam mówić, że niszczymy kolejne zastępy nieumarłych? Czy może właśnie powinienem wspomnieć, że niszczymy kolejny obóz orków? Nie no, brzmiałoby to świetnie. Tak jak wspomniałem, to jest jeden z głównych powodów, dlaczego nie lubię grać na najwyższym poziomie trudności. Śmiało mogę stwierdzić, że gdybym grał na najwyższym poziomie, to aktualnie znajdowałbym się gdzieś wciąż na gorących piaskach. Odcinek pewnie trwałby z góra 10-20 minut więcej. A dlaczego tylko tyle? Bo pewnie większość z tego i tak bym wyciął. Dodałbym sobie w ten sposób więcej roboty, ale wam dużo kontentu by to nie dało, naprawdę uwierzcie mi. Ale dobra, miałbym więcej roboty, wiadomo, podczas tego montażu, co mogłoby skutkować tym, że zamiast pracować nad tym odcinkiem przez 1,5 tygodnia, pracowałbym przez 2 tygodnie. Na dobitkę możemy jeszcze obstawić to, że skoro w tym momencie gra zaczyna mnie powoli nużyć, to później byłoby to jeszcze bardziej spotęgowane. Co mogłoby się odbić na to, że gra by mnie kompletnie zanudziła, nie chciałbym do tego zaglądać i odcinek zamiast pracy 2 tygodni zająłby mi 3 tygodnie.
bo bym musiał się zmuszać do gry. Gdyż zapewne sami wiecie, jak to jest, kiedy się do czegoś zmuszamy. Efektywność nie taka, szybkość nie taka i zawsze znajdzie się coś ciekawszego do zrobienia albo do popatrzenia się. No cóż, można się oczywiście zmuszać, robić, ale nie jest to wciąż jedno i to samo. Wiecie co? Ja już mam dość tego miejsca. Nie będę kombinował z zadaniami, aby zebrać grupę wojowników, by móc wspólnie zaatakować orków. Sami się tam wybierzemy i będziemy walczyć z każdym orkiem. Początkowo posłużymy się dużą kulą ognia, a z każdą chwilą będzie ich biegło w moją stronę coraz więcej. Jakoś to miejsce to tak działa, że gdy zaatakujemy jednego orka, to nagle cała reszta, nawet ci z drugiego końca, otrzymują o tym informację i zaczynają gnać w naszą stronę. Z tego powodu zrobią ładny sznurek orków, który będzie kierował się w naszą stronę. Mi pozostanie odnalezienie tylko spokojnego, a zarazem dobrego i równego miejsca, po czym będę spamował deszczem ognia. Tudzież będziemy wspomagać się ostrzem, aby dać czas manie na regenerację. Ale po chwili wrócimy do deszczu ognia. Gdy deszcz ognia nie wypali z mojego błędu, ponieważ użyję go zbyt późno, wtedy będzie trzeba nadrabiać wszystko za pomocą kuli ognia. Tak czy inaczej, nie będzie to problematyczna lokacja, tylko bardzo długa lokacja, którą zrobię nawet dwa razy, ale niedługo się dowiecie dlaczego. Nie ma co psuć niespodzianki. Swoją drogą, jeśli nie wiecie, bo na przykład nie graliście w Gothica 3, to kiedy rzucamy czar i zostaniemy uderzeni, to czar zostaje anulowany, a mana i tak zabrana. Dlatego też wspomniałem o deszczu ognia i o tym, że z mojej winy mogę po prostu go zepsuć. Źle wyliczę czas rzucania deszczu ognia, a grupa orków do mnie podejdzie, uderzy mnie i mana zostanie stracona. A płaszczu Inosa nie będzie. Chociaż nie ma z tym takiego wielkiego problemu jak w przypadku magii Adanosa, gdzie z kolei burza rzucała się dużo dłużej, plus rzadziej trafiała w rywali. Skutkiem tego nie oferowała nam osłony, gdy byliśmy w środku niej. Deszcz ognia już takową nam zapewnia. Gdy już rzucimy pierwszy deszcz ognia, z każdym kolejnym nie powinno być większego problemu. Dopóki oczywiście trzymamy się w samym centrum, bo wtedy możemy rzucać, rzucać i rzucać. A to obrażenia i tak atakują wszystkich, którzy próbują się do nas zbliżyć i nie mają możliwości, jak wyprowadzić w naszą stronę ataku. W każdym razie, udało się przegnać orków z tej kopalni, tak więc zabieramy teleport, wracamy do Faring i czas odwiedzić Nordmar od strony przełęczy. To twój kamień przodków. Doskonale! Spokojnie, w tej odsłonie zapisywałem również rzadko jak wszystkich pozostałych gotyczkach. W końcu się doigrałem i zostałem pokonany przez wilki. A zapis miałem sprzed dobrej godziny. Dzięki piękne koledzy. Nieważne, jakoś dałem radę. Co ciekawsze, mam ognisty miecz, który kompletnie nie wiem jak wpadł w moje posiadanie. Początkowo jak planowałem tworzenie paladyna, to chciałem właśnie z tego ostrza korzystać, gdyż świetnie pasuje to imersyjnie. Tylko tak jak się dowiedziałem na fandomie Gothica, ta broń jest z moim patchem podobno niedostępna do zdobycia. A teraz pojawia się w mojej głowie pytanie. W takim razie, jak ja zdobyłem te ostrze i kiedy? Zwłaszcza kiedy? Jeśli ktoś z was zna odpowiedź na tę zagwozdkę, będę bardzo wdzięczny, jeśli mi powie. A ja wracam już do robienia ostatnich porządków na mapie i chyba zaczniemy już oddawać zadania. Tak, to wydaje się dobrym pomysłem, a więc tak zróbmy. Oto twoje rzeczy. No to możemy robić interes. Wprawdzie to bardzo dużo zadań oddałem, czyż nie? To jak, powracamy do nudnego już etapu powiązanego z walką. Dobra, z chwilą przerwami na zadania. Daj mi kamień przodków. Pasuje. Jak już popatrzymy na to wszystko z szerszej perspektywy, to niewiele rywali pozostało. Naprawdę, ostatnie nieliczne grupki pozostały blisko tej przełęczy, którą zmierzaliśmy i to będzie wszystko. Zaczniemy oddawać zadania, weźmiemy zadania, gdzie pojawią się orkowie i będzie należało się ich pozbyć. I tak jak powtarzałem wiele razy, Nordmar zostanie zamknięty. Sami rozumiecie, zaczyna mnie męczyć ta lokacja. A że jeszcze dałem sobie personalnie takie wyzwanie, aby upublikować jeden odcinek w tygodniu, to sami rozumiecie. Do tego dodajcie, że jeszcze mam pracę, nie licząc spacerów z psem, nauki, dbanie o zdrowie, czytaj, aktywności fizycznej i tak dalej, to żeby wyrobić się z tym materiałem, jestem zmuszony poświęcić praktycznie każdą wolną chwilę mojego dnia. Tylko nie odbierzcie tego jako narzekanie. Sam sobie wyznaczyłem taki cel, lubię się sprawdzać i robić rzeczy, które potencjalnie wydają się niemożliwe. Po prostu zaczynam odczuwać termin do opublikowania tego odcinka, przez co zaczynam się śpieszyć i delikatnie niecierpliwić. Właśnie z tego powodu wspominam o tym, że zaraz oddamy zadania. Kończymy kwestię Nordmaru i wracamy na zielone tereny. Opowiadając o sobie, to właśnie coś takiego mam, kiedy zaczyna mnie łapać presja czasu, że często powtarzam kroki, jakie muszę wykonać na głos. Czyli tak jak tutaj, mówię sobie, zaraz zrobimy Nordmar, tutaj zadania, tutaj lecimy tam i tam. Tak żeby wejść w ich rytm i pamiętać, co należy wykonać i żeby o niczym nie zapomnieć. Jednak spokojnie, odcinek z Gothica 3 nie będzie co tydzień, więc w następnym tygodniu już sobie odpocznę. Co nie zmienia faktu, że i tak odcinek się pokaże. Tyle o ile, że będzie krótszy, a ja będę miał więcej czasu dla siebie. Swoją drogą, jeśli uda mi się zrobić ten odcinek na ten tydzień, tak aby ciągłość została zachowana, będę z siebie bardzo zadowolony. Bo szacując czas, jaki jest potrzebny na wykonanie tego odcinka, wydaje się to dosyć niemożliwe.
To jest jeden z powodów, dlaczego drukowałem mapę Nordmaru i tak dalej. Nie mam czasu na błędne decyzje, ani na błądzenie w grze. Wszystko musi być perfekcyjnie niezbalansowane, aby zdążyć z odcinkiem. Jeszcze tak od siebie dodam, że polecam co jakiś czas sprawdzać swoje możliwości. Tylko naprawdę sprawdzać swoje możliwości, a nie udawać, że to robimy. Wszystko później wydaje się znacznie prostsze. Niemniej jednak z przeciwnikami został zrobiony porządek, tak więc pora wreszcie oddać wszystkie zadania. Przyjmij ten puchar i zostań moim paladynem. Zwykle aż się tu roi od zwierzyny. Chyba nie jesteś rozczarowany. Jeden zabierze cię do świątyni. Daj mi ten do świątyni. Jeśli chodzi o przodków, zdobyłem moc Akaszy, zdobyłem moc Einara, zdobyłem moc Snora, zdobyłem moc Baldara, zdobyłem moc Angira, zdobyłem moc Bereka. Mam moc wszystkich przodków. To dobrze. Nordmar jest wolny. Klany będą ci wdzięczne po wsze czasy. Może broń? Dobry wybór. Oto twoje mikstury. Doskonale. Proszę, weź ten puchar. Przywróci ci magię. Akasza miał schować w świątyni ostatni artefakt. Jeszcze demon i szkielety będą mnie w klasztorze atakować. Czego można było się spodziewać po świętym miejscu Inosa? W sumie, to ja sam nie wiem. Po prostu się nimi zajmijmy i wróćmy do oddawania zadań wszelakich. Masz tu trochę ziół, o które prosiłeś. Kopalnia jest pusta. Oszalałeś! Oto twoja gorzałka. Masz tu mięso. Oto twoja ruda. Dotrzymam naszej umowy. Oto twój miecz. Niechże spojrzę. Masz tu wszystkie składniki. Dawaj wódę. Jesteś napakowany niczym bawuł. Jeśli zechcesz, pójdę z tobą zapolować na orków. Oto twoja ruda. Oto twoja ruda. Dobra. Oto wasze skóry. Więc mamy już wszystko. Oto twoja gorzałka. Niech spojrzę. Proszę. Czy teraz dostanę kamień? Tak, oddalę się teraz. Mam tu skórę od Hansona. Run dał mi spory zapas szynki. Chcesz trochę szynki? Niemożliwe, szynka przysyła mnie Run. To jest dosłownie ostatnia grupka przeciwników do pokonania i można wreszcie wynosić się z tych zimowych krain. A nie, czekaj, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz do wykonania. Trzeba się zemścić. Najlepsze miejsce do łowów znajduje się na północ stąd. Nareszcie! Oto kamień. Tak, widzę, że zdecydowałeś się poprzeć Inosa. Jam jest wojownikiem ognia. Pamiętasz, jak mi moje doświadczenie ukradłeś? Teraz to musisz ty się stać moim doświadczeniem. Takie są zasady i nie ma przebacz. Przywrócę ci magię. Trochę magii znacznie ułatwi twoją pracę. Przywróciłem ci magię. To przywróci twoją magię. Zwracam ci magię. Mogę przywrócić ci zdolności magiczne. Przybyłem, żeby przywrócić ci twoją magię. Dzięki temu odzyskasz magiczną moc. Przybyłem, aby przywrócić ci magię. Chwała Inosowi. Tak właśnie prezentuje się finalnie moja postać. Paladyn idealny. Bardziej pod magię, ale wciąż. A my co? Zacznijmy główną i najważniejszą zabawę w odbijanie wszystkich terenów. Diego, obdarz mnie swą łaską i tak dalej. Wiesz, co tylko zdołasz. I nie pozwól, żeby ktokolwiek ci to zabrał. Myrtana jest wolna. Oswobodziłeś ten kraj i nasz lud z niewoli. Cześć i chwała wybrańcowi! Jak mówi klasyka, tam jest świnia jedna. Po prostu chce przejąć tron i nic więcej. Nie patrzy, kto jeszcze oberwie. Najważniejszy jest król, a cała reszta, no cóż, kto by się nimi przejmował? Mój wybrany sługa, przekonamy się, czy jesteś dość silny, aby zająć jego miejsce. Pozwolę ci teraz wejrzeć w przyszłość. Jako nowy król Myrtany wiadomo tylko jedno. Wszystko będzie w porządku. A my jeszcze się spotkamy.